Guy de Maupassant. Nowele wybrane. Nagranie studia nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w 1964 roku. Czyta Maryla Pawłowska. Bombard. Przekład Jadwiga Dmochowska. Szymon Bombard często myślał, że życie jest ciężkie. Urodził się z niewiarygodną skłonnością do próżniactwa i z namiętnym pragnieniem niesprzeciwiania się tej skłonności. Wszelki trud, czy to moralny, czy fizyczny, każdy ruch w celu wykonania jakiejś pracy zdawał mu się ponad siły. Z chwilą, gdy przy nim mówiono o jakiejś poważnej sprawie, wpadał w roztargnienie. Umysł jego był bowiem niezdolny do jakiegokolwiek wysiłku, a nawet skupienia. Ojciec jego prowadził sklep z galanterią w Ken. Do 25 lat miał więc Szymon, jak mówiono w rodzinie, jedwabne życie. Ale że rodzice jego byli stale bliżsi bankructwa niż dojścia do majątku, cierpiał dotkliwie na brak pieniędzy. Wysoki, tęgi, dorodny chłop, miał rude faworyty, które strzykł normandzką modą, żywe rumieńce, oczy niebieskie, wesołe i głupie. Brzuszek zaczynał mu się już zaokrąglać, ubierał się z krzykliwą elegancją prowincjusza hulaki. Śmiał się, krzyczał, gestykulował o byle co, głośno objawiając dobry humor, z pewnością siebie komiwojażera. Według niego człowiek stworzony był wyłącznie do pijatyki i żartów. I z chwilą, gdy musiał hamować swą wrzaskliwą wesołość, wpadał w jakieś senne otępienie. Nie był bowiem nawet zdolny do odczuwania smutku. Wiecznie trapiony brakiem pieniędzy, zwykł powtarzać zdanie, które stało się sławne w jego otoczeniu. Za 10 000 rocznej renty gotów byłbym zostać katem. Co roku spędzał 2 tygodnie w Trouville. Nazywał to swoim letnim sezonem. Zatrzymywał się u kuzynów, którzy mu odstępowali pokój i od dnia przybycia do dnia wyjazdu spacerował po deskach ciągnących się wzdłuż długiej, piaszczystej plaży. Chodził pewnym krokiem, z rękami w kieszeniach lub założonymi do tyłu. Ubierał się dostatnio, kochał się w jasnych kamizelkach i w jaskrawych krawatach. Kapelusz nosił na bakier, w ustach trzymał tanie cygaro. Spacerował, ocierając się z bliska o wytworne kobiety, mierząc mężczyzn wyzywającym spojrzeniem, udając skorego do bitki zucha i szukał. Szukał, szukał naprawdę. Szukał żony, licząc na swą urodę i postawę. Powiedział sobie, do diabła, tyle ich tutaj przyjeżdża, znajdę przecież w końcu coś dla siebie. Wietrzył więc jak wyżeł, a że miał węch Normandczyka, pewien był, że pozna od pierwszego wejrzenia tę, która obdarzy go fortuną. Pewnego poniedziałku rano szepnął sobie naraz ho, ho, ho. Pogoda była wspaniała, złoto-błękitny dzień lipcowy, kiedy z nieba spływa jakby deszcz upalnego żaru. Rozległa plaża, pełna ludzi, toalet, barw, wyglądała jak ogród. Ogród kobiet. Rybackie łodzie o rudych żaglach, prawie nieruchome na błękitnej wodzie, w której odbijał się ich odwrócony obraz, drzemały w przedpołudniowym słońcu. Stały na wprost drewnianego mola, jedne całkiem blisko, inne nieco dalej, jeszcze inne hen daleko, stały w bezruchu, jakby przytłoczone sennością letniego dnia, zbyt leniwe, by wypłynąć na pełne morze lub wrócić do portu. A tam w oddali rysowało się niejasno przez mgłę wzgórze Hawru, na którego szczycie wznosiły się 2 białe punkty – latarnie morskie Saint-Adres. Powiedział więc sobie ho, 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 kiedy spotkał ją po raz trzeci i poczuł na sobie jej spojrzenie. Spojrzenie kobiety dojrzałej, doświadczonej i śmiałej, która ofiarowuje mu siebie. Zwrócił na nią uwagę poprzednich dni, gdyż i ona zdawała się kogoś szukać. Była to Angielka, dość wysoka, trochę za chuda, jedna z tych, którą podróże i okoliczności uczyniły podobną do mężczyzny. Niebrzydka zresztą, chodziła krokiem sprężystym, krótkim, ubrana skromnie, z prostotą,
ale dziwnie uczesana, tak jak się czeszą wszystkie angielki. Miała dość ładne oczy, wystające kości policzkowe, trochę za silne rumieńce, trochę za długie zęby, zresztą zawsze odsłonięte. Bombard doszedł do portu i znów zawrócił, zastanawiając się, czy też ją jeszcze spotka. Spotkał ją i rzucił jej płomienne spojrzenie, spojrzenie, które mówiło – jestem. No tak, ale jak tu zacząć z nią rozmowę? Zawrócił raz jeszcze i zobaczył ją znów idącą naprzeciw niego. Właśnie upuściła parasolkę. Podbiegł, podniósł ją i wręczając powiedział – pozwoli pani. Odrzekła – o, pan jest bardzo uprzejma. Popatrzyli na siebie, nie wiedzieli już, co mówić dalej. Zaczerwieniła się. Wówczas on, ośmielony, zaczął – mamy piękną pogodę. O, delicious. Stali wciąż naprzeciwko siebie, zakłopotani, ale żadne z nich zresztą nie miało zamiaru się oddalić. Ona wreszcie odważyła się zapytać – a pan na długo w ten miasto? Odpowiedział z uśmiechem – tak długo, jak tylko zechce. I naraz zaproponował – a czy chciałaby pani pójść na molo? Tam jest tak pięknie, kiedy jest pogoda. Odpowiedziała z prostotą – bardzo chętna. Poszli więc ramię przy ramieniu, ona swym sprężystym, miarowym krokiem, on kołysząc się z nogi na nogę, jak napuszony indyk. W 3 miesiące potem znaczniejsi kupcy w Cannes otrzymali pewnego ranka duży biały list. Prosperostwo Bombard mają zaszczyt zawiadomić o ślubie syna swego Szymona z panią Kate Robertson, wdową. A na drugiej stronie pani Kate Robertson ma zaszczyt zawiadomić o swoim ślubie z panem Szymonem Bombard. Młoda para osiadła w Paryżu. Majątek oblubienicy przynosił 15 tysięcy franków rocznie na czysto. Szymon poprosił o 400 franków miesięcznie na osobiste wydatki. Musiał dowieść, że jego uczucia warte są podobnej ofiary. Dowiódł tego z łatwością i otrzymał to, czego żądał. Z początku wszystko szło doskonale. Młoda pani Bombard nie była już młoda, to prawda, i świeżość jej nieco przywiędła. Wymagała jednak pewnych rzeczy w taki sposób, że nie można było jej odmówić. Mówiła swoim akcentem angielskim poważnie i stanowczo – o, Szymon, my idzie spać. Na co Szymon szedł posłusznie do łóżka, jak pies, któremu każą iść do budy. Potrafiła narzucić swą wolę we wszystkim, zarówno w dzień, jak w nocy, w sposób przełamujący wszelki opór. Nie gniewała się, nie robiła scen, nigdy nie krzyczała, nigdy nie miała miny zirytowanej, ani urażonej, ani nawet niezadowolonej. Umiała mówić i tyle, a mówiła zawsze do rzeczy, tonem nieznoszącym sprzeciwu. Szymon nieraz próbował protestować, ale w końcu zawsze ustępował władczym i zwięzłym żądaniom tej dziwnej kobiety. Pieszczoty małżeńskie wydawały mu się jednak monotonne i bez wyrazu, a że stać go było na opłacenie sobie solidniejszych, używał ich do syta, zachowując wszakże tysiączne ostrożności. Pani Bombard zmiarkowała jednak, jak się rzeczy mają, choć nie domyślał się nawet w jaki sposób. I oznajmiła mu pewnego wieczoru, że wynajęła domek w Mont, gdzie na przyszłość zamieszkają. Życie jego stało się trudniejsze. Szukał różnych rozrywek. Nie mogły mu one jednak zastąpić podbojów, których łaknęło jego serce. Łowił ryby na wędkę. Nauczył się poznawać dno. Wiedział, gdzie żerują kielbie, gdzie karpie, a gdzie płotki, których brzegów trzymają się leszcze, oraz dobierać wśród różnorodnych przynęt najbardziej kuszącą dla każdego gatunku. Kiedy wszakże patrzył, jak pławik drga nad brzegiem wody, inne rojenia nawiedzały jego umysł. Zaprzyjaźnił się z szefem kancelarii podprefektury i z kapitanem żandarmów. Grywali wieczorami w whista w kawiarni handlowej, lecz Bombard smętnym okiem rozbierał królową trefl lub damę karową, i zagadnienie braku nóg u tych istot dwugłowych mąciło obrazy, które powstawały w jego umyśle. Powziął wówczas pewien plan. Plan godny przebiegłego Normandczyka. Namówił żonę, by przyjęła pokojówkę,
odpowiadającą jego wymaganiom. Nie była to żadna piękność, ani zalotna strojnisia, ale tęga dziewczyna, runiana i jędrna, która nie wzbudzała żadnych podejrzeń, a którą uprzedził o swoich zamiarach i starannie przygotował. Polecił im ją gorąco naczelnik Urzędu Skarbowego, pobłażliwy i usłużny przyjaciel, który ręczył za nią pod każdym względem. Pani Bombard przyjęła z zaufaniem proponowany jej skarb. Szymon był szczęśliwy, ale w szczęściu swym zachowywał ostrożność, lękliwie przezwyciężając niewiarygodne trudności. Z rzadka tylko i na krótko udawała mu się wymknąć spod czujnego oka, nie miał bowiem chwili spokoju. Szukał sposobu, podstępu, aż wreszcie wpadł na pomysł, jak się zdawało, znakomity. Pani Bombard, nie mając nic do roboty, kładła się wcześnie spać. Podczas gdy Bombard, który grywał w whista w kawiarni handlowej, wracał co wieczór punktualnie o 9:30. Kazał więc Wiktorii czekać po ciemku w korytarzu na schodach prowadzących do przedpokoju. Miał najwyżej może 5 minut, zawsze bowiem obawiał się zaskoczenia, jednakże owe kradzione od czasu do czasu chwile wystarczyły na zaspokojenie jego zapałów, po czym wsuwał 20 franków, był bowiem hojny w swoich kaprysach, w rękę służącej, która szybko biegła do swojej izdebki na strychu. On zaś śmiał się, triumfował w duchu i lewiąc plotki jak balwierz króla Midasa, zwierzał się głośno nad rzecznym szuwarom. A Tom nabrał magnifikę. Radość nabierania pani Bombard była mu zadośćuczynieniem za ową niedoskonałą i niepełną płatną miłość. Tymczasem pewnego wieczoru zastał jak zawsze Wiktorynę oczekującą go na schodkach, ale wydała mu się tym razem żywsza i bardziej ognista niż zwykle. To też poświęcił może z 10 minut tej przelotnej schadzce. Kiedy wszedł potem do małżeńskiej sypialni, nie zastał tam pani Bombard. Zimny dreszcz przebiegł mu po krzyżu, padł na krzesło, targany strasznym niepokojem. Ukazała się właśnie z lichtarzem w ręku. — Wstawałaś? — zapytał drżącym głosem. Odpowiedziała spokojnie. — A tak, chodziłam do kuchnia, wypić szklanka woda. Usiłował uśpić podejrzenia, które mogły się w niej obudzić. Wydawała się jednak spokojna, zadowolona, ufna. Nabrał otuchy. Kiedy nazajutrz weszli do jadalnego pokoju na śniadanie, Wiktoria właśnie pochylała się nad stołem, stawiając półmisek z kotletami. Gdy wyprostowała się, pani Bombard podała jej 20 franków, które trzymała w dwóch palcach i powiedziała swym spokojnym, poważnym tonem. Masz, moje dziecko, 20 franki. Pozbawiła cię ich wczoraj wieczór. Oddam tobie. Dziewczyna zaskoczona wzięła złotą monetę, przyglądając się jej z głupią miną. Bombard zaś patrzył na żonę rozszerzonymi z przerażenia oczyma. Paryska przygoda. Przekład Jadwiga Dmochowska. Czy istnieje na świecie uczucie silniejsze niż ciekawość kobieca? Ach, wiedzieć, poznać, dotknąć tego, o czym się śniło. Czegóż nie warto dla tego poświęcić? Kobieta, której niecierpliwa ciekawość została pobudzona, popełni każde szaleństwo, każdą nieostrożność, odważy się na wszystko, nie cofnie się przed niczym. Mam na myśli kobiety, które są naprawdę kobietami, te obdarzone umysłem o potrójnym dnie. Na zewnątrz wydaje się rozsądna i chłodna, tymczasem 3 zazdrośnie ukrywane przegródki napełnione są: pierwsza wiecznie tlącym się kobiecym niepokojem, druga przebiegłością, pomalowaną na dobrą wiarę tą fałszywą i niebezpieczną przebiegłością nabożność. W ostatniej wreszcie pełno jest uroczych podłostek, czarujących oszustw, rozkosznych zdrad, wszystkich tych przewrotnych cech, które wprawdzie doprowadzają do samobójstwa głupio łatwowiernych kochanków, ale wprawiają w zachwyt wszystkich innych. Ta, której przygodę mam zamiar opowiedzieć, była to młoda prowincjuszka, jak dotąd w najpospolitszy sposób uczciwa. Życie jej, spokojne na pozór, upływało w domu pomiędzy mężem całkowicie pochłoniętym pracą, a dwojgiem dzieci, które wychowywała wzorowo, jak przystało kobiecie bez skazy. Lecz serce jej
drżało niezaspokojoną ciekawością, tęsknotą za czymś nieznanym. Myślała ciągle o Paryżu i czytała chciwie czasopisma salonowe. Opisy zabaw, toalet, rozrywek podniecały jej głód wrażeń, ale najgłębszy, tajemniczy niepokój budziły w niej wzmianki pełne dwuznaczników, na wpół unoszonych zasłon, zręcznie dobranych słów, które pozwalały domyślać się całego świata występnych i zgubnych rozkoszy. Widziała z daleka Paryż w apoteozie wspaniałego zbytku i zepsucia. Podczas długich, bezsennych nocy snuła marzenia, kołysana miarowym chrapaniem męża śpiącego przy niej z głową obwiązaną fularem. Myślała o tych sławnych ludziach, których nazwiska widnieją na pierwszej stronie dzienników, jak gwiazdy na tle ciemnego nieba. Wyobrażała sobie ich oszałamiające życie wśród nieustannej rozpusty, jakieś antyczne orgie, przerażająco rozkoszne, jakieś tak skomplikowane wyrafinowania zmysłowe, że nie potrafiła ich sobie nawet przedstawić. Bulwary zdawały jej się po prostu otchłaniami ludzkich namiętności, a wszystkie stojące przy nich domy musiały naprawdę kryć w sobie tajemnice jakichś nieziemskich, miłosnych uniesień. A tymczasem czuła, że się starzeje. Starzała się, nie zaznawszy wcale życia, nie widząc nic poza swymi codziennymi, nieznośnie jednostajnymi i banalnymi zajęciami, które stanowią rzekomo szczęście ogniska rodzinnego. Była jeszcze ładna. Zachowała się w tym spokojnym życiu jak zimowy owoc w zamkniętej szafie. To czego ją jednak wstrząsały i niszczyły utajone żądze. Zadawała sobie pytanie, czy umrze bez zaznania tych potępieńczych upojeń, czy nie pogrąży się ani razu, żeby chociaż jedyny raz całą swą istotą w falach paryskich rozkoszy pogrążała się. Długo i wytrwale przygotowywała podróż do Paryża. Wymyśliła jakiś pretekst, uzyskała zaproszenie od krewnych, a że mąż nie mógł jej towarzyszyć, pojechała sama. Zaraz po przyjeździe potrafiła wymyślić powody, które w razie czego pozwoliłyby jej zniknąć na 2 dni, a raczej, jeśli zajdzie potrzeba, na 2 noce. Powiedziała, że odnalazła przyjaciół mieszkających na wsi pod miastem. I zaczęła szukać. Biegała po bulwarach, ale nie znalazła nic prócz tułającego się tam rejestrowanego grzechu. Zapuszczała wzrok w głąb wielkich kawiarni, czytywała codziennie dział zwany kącik korespondencji w Figaro. Zdawało jej się co rano, że słyszy dzwon alarmowy, sygnał miłości. Nic jednak nigdy nie naprowadziło jej na ślad owych słynnych orgii, w których brali udział artyści i aktorki. Nic nie zdradziło jej, gdzie znajdują się świątynie rozpusty, zamknięte jakimś magicznym hasłem, jak owa jaskinia z 1001 nocy, albo rzymskie katakumby, gdzie odbywały się pokryjomu misteria prześladowanego kultu. Krewni, drobni mieszczanie, nie mogli jej zapoznać z żadnym z tych sławnych ludzi, których nazwiska szumiały jej w ustach. Zrozpaczona myślała już o powrocie do domu, kiedy przypadek przyszedł jej z pomocą. Któregoś dnia, przechodząc ulicą Chaussée d'Antin, zatrzymała się przed sklepem pełnym owych japońskich bibelotów, tak barwnych, że aż się do nich oczy śmieją. Przyglądała się małym, swawolnym rzeźbom z kości słoniowej, wielkim wazonom, zdobnym błyszczącą emalią, dziwacznym brązom. Nagle usłyszała, jak wewnątrz sklepu właściciel, cały w ukłonach i uśmiechach, pokazuje jakiemuś niskiemu, otyłemu panu o łysej głowie i siwej brodzie sporą porcelanową figurkę brzuchatego Chińczyka, unikat, jak zapewniał. I w każdym nowym zdaniu kupca grało jak pobudka nazwisko zbieracza, głośne nazwisko pisarza. Pozostali klienci, młode kobiety, eleganccy panowie, rzucili na sławnego pisarza szybkie, przelotne spojrzenia, a były to spojrzenia pełne szacunku i zdradzające dobre wychowanie. Pisarz natomiast wpatrywał się chciwie w porcelanowego Chińczyka. Byli równie brzydcy obaj, brzydcy jak dwaj bracia urodzeni z jednej matki. Kupiec mówił: dla pana, panie Varin, oddam go za 1000 franków. Tyle mnie samego kosztuje. Komu innemu to nie oddałbym za mniej niż za 1500, panie Varin.
Ale ja dbam o moich klientów, artystów i mam dla nich ceny specjalne. Wszyscy tutaj u mnie bywają, panie Varin. O, sprzedałem wczoraj panu Aleksandrowi Dumas dwa takie świeczniki. Widzi pan? O, jakież są piękne, prawda? A gdyby tak pan Zola zobaczył tę figurkę, którą pan teraz trzyma w ręku, panie Varin, byłaby już dawno sprzedana. Pisarz wahał się wielce zakłopotany. Przedmiot go kusił, ale rozmyślał nad ceną. To też nie zwracał wcale uwagi narzucane mu spojrzenia, jakby znajdował się sam na pustyni. Weszła, drżąc cała, ze wzrokiem bezwstydnie w niego wlepionym. Nie zastanawiała się nawet, czy jest przystojny, elegancki, młody. Ale to był Jean Varin we własnej osobie. Jean Varin. Po długiej walce, po bolesnym wahaniu, pisarz postawił figurkę na stole. Nie, nie, za drogo, powiedział. Kupiec zdwoił swoją elokwencję. Ach, panie Varin, za drogo? Ależ to jest warte, no, 2000 franków. Pisarz odpowiedział smutno, przyglądając się Chińczykowi o oczach z emali. Nie przeczę. Dla mnie za drogo. Wówczas ona, zdjęta szaleńczą odwagą, przysunęła się bliżej. A ile mnie pan policzy za tego jegomościa? Kupiec zaskoczony odrzekł. 1500 franków, proszę pani. Wezmę go. Pisarz, który dotychczas wcale jej nie zauważył, odwrócił się szybko. Zmierzył ją wzrokiem od stóp do głów, jak obojętny obserwator, zmrużywszy lekko oczy. Potem zaczął ją oglądać szczegółowo, jak znawca. Była w tej chwili urocza, ożywiona, rozjaśniona nagle płomieniem, który dotąd w niej drzemał. A przy tym kobieta kupująca figurkę za 1500 franków nie jest byle kim. Wówczas zwróciła się do niego z zachwycającą delikatnością i drżącym głosem powiedziała: przepraszam pana, byłam może trochę nieopatrzna. Pan nie powiedział chyba jeszcze ostatniego słowa. Ukłonił się. To było moje ostatnie słowo, proszę pani. Na to ona z przejęciem. W każdym razie, czy dziś, czy kiedy później, jeśli pan zmieni zdanie, to drobiazg ten jest do pańskiej dyspozycji. Kupiłam go tylko dlatego, że się panu podobał. Uśmiechnął się, snać pochlebiły mu te słowa. Skąd pani mnie zna? Zapytał. Powiedziała mu wówczas, jak bardzo go podziwia, zacytowała jego utwory, stała się wymowna. Rozmawiając z nią, oparł się łokciami o jakiś mebel, zatopił w nią swe bystre oczy, starał się ją odgadnąć. Od czasu do czasu kupiec, rad z tej żywej reklamy, weszli bowiem nowi klienci, krzyczał z drugiego końca sklepu. Niech pan popatrzy, panie Varin, to jest piękne, prawda? Wówczas wszystkie głowy się podnosiły, ją zaś przeszywał dreszcz zadowolenia, że wszyscy widzą, jak poufale rozmawia z taką sławą. Wreszcie zupełnie upojona, zdobyła się na najwyższą odwagę, jak generał, który daje rozkaz natarcia. Proszę, rzekła, niech mi pan zrobi wielką, wielką przyjemność. Niech mi pan pozwoli ofiarować sobie tę figurkę jako pamiątkę od kobiety, która pana wielbi całą duszą, a którą pan widział tylko przez 10 minut. Odmówił, nalegała. Opierał się nadal, szczerze ubawiony, śmiejąc się serdecznie. Ale ona powiedziała z uporem. W takim razie zawiozę to natychmiast do pana. Gdzie pan mieszka? Nie chciał jej dać swego adresu, ale zapytała kupca, a otrzymawszy żądaną informację, zapłaciła i uciekła do fiakra. Pisarz pobiegł za nią, nie chcąc narażać się na otrzymanie prezentu od nieznajomej. Dopadł ją w chwili, gdy wskakiwała do fiakra. Wskoczył za nią, przygniótł ją prawie tracąc równowagę, gdyż koń już ruszył. Usiadł wreszcie przy niej, mocno niezadowolony. Na próżno prosił ją i nalegał. Była nieugięta. Kiedy już zajeżdżali przed bramę jego domu, postawiła swoje warunki. A więc zgoda. Nie zostawię panu tej figurki, rzekła. Jeśli pan zrobi dziś wszystko to, o co poproszę. Takie mu się to wydawało zabawne, że przyjął jej propozycję. Zapytała go. Co pan robi zazwyczaj o tej porze? Zawahał się chwilę. O, idę się przejść, odpowiedział. Wówczas stanowczym głosem rzuciła fiakrowi. Do Lasku Bulońskiego. I pojechali.
Musiał wymienić jej nazwiska wszystkich znanych mu kobiet, zwłaszcza tych z półświatka, z najdrobniejszymi, poufnymi szczegółami o ich życiu, obyczajach, urządzeniu ich mieszkań i nałogach. Zmrok zapadał. – A co robi pan co dzień o tej porze? – zapytała. Odpowiedział ze śmiechem – piję absynt. Wówczas oświadczyła z powagą – w takim razie napijemy się absyntu. Weszli do wielkiej kawiarni na bulwarach, gdzie stale bywał i gdzie spotkał przyjaciół. Przedstawił jej wszystkich. Szalała z radości. W głowie jej brzmiało nieustannie jedno słowo – nareszcie, nareszcie. Czas uciekał, więc zapytała znowu – czy to jest godzina pańskiego obiadu? Odpowiedział – tak, pani. W takim razie chodźmy na obiad. A kiedy wychodzili z Café Bignon, co pan robi wieczorami? – zapytała. Utkwił w nią wzrok. – To zależy. Czasem idę do teatru. – No to pójdziemy do teatru. Weszli do teatru Vaudeville. W drodze wyjątku, dzięki jego stosunkom, dostali jeszcze bilety i szczyt szczęścia. Cała sala widziała ją siedzącą przy nim w fotelach balkonu pierwszego piętra. Po przedstawieniu pocałował ją w rękę z galanterią. – Pozostaje mi tylko podziękować pani za ten przemiły dzień – przerwała mu. – A co pan robi o tej porze w nocy? – Ależ wracam do domu. Zaczęła się śmiać jakimś drżącym śmiechem. – No to w takim razie chodźmy do pana. Nie powiedzieli już do siebie ani słowa. Dygotała chwilami, wstrząsana dreszczem od stóp do głowy. Miała ochotę uciec, to znów zostać, ale w głębi duszy tkwiło w niej niezachwiane postanowienie, że nie cofnie się przed niczym. Na schodach chwytała się kurczowo poręczy, tak była wzruszona. On szedł naprzód, zdyszany, trzymając w ręku woskową zapałkę. Kiedy znalazła się w sypialni, rozebrała się prędko i ślizgnęła się do łóżka bez słowa. Czekała przytulona do ściany. Była wszakże tak niezepsuta, jak tylko nią być może prawowita małżonka rejenta z prowincji. On zaś bardziej wymagający niż po trzykroć buńczuczny pasza. Nie rozumieli się ani trochę. Wówczas on zasnął. Noc upływała, zakłócona tylko cichym tykaniem zegara. Ona leżała bez ruchu. W żółtawym świetle chińskiej latarni wspominała noce małżeńskie, patrząc ze smutkiem na spoczywającego u jej boku mężczyznę. Leżał na plecach, krótki, okrągły, a jego wystający brzuch unosił prześcieradło jak balon napełniony gazem. Chrapał jak piszczałki organów, to świszcząc przeciągle, to znów śmiesznie się dławiąc. Kilkanaście włosków, które mu pozostały, korzystając z jego snu, nastroszyło się dziwacznie, znudzone długim leżeniem w jednakowej pozycji, przylepione do czaszki, której spustoszenie miały osłaniać. Z kącika półotwartych ust sączyła się nitka śliny. Wreszcie świt zaczął przenikać przez zasunięte firanki. Wstała, ubrała się bez szmeru i już na pół otworzyła drzwi, kiedy szczęknął zamek. Pisarz obudził się, przecierając oczy. Minęło parę chwil, zanim całkowicie odzyskał przytomność. Potem, przypominając sobie całą przygodę, zapytał – więc pani odchodzi? Stała w progu zmieszana, wyjąkała – no tak, przecież już jest rano. Usiadł na łóżku. Teraz, rzekł, ja z kolei chciałbym panią o coś prosić. Nie odpowiadała ani słowa, mówił więc dalej. Doprawdy, nie przestaje się pani dziwić od wczoraj. Proszę się przyznać szczerze, po co pani to wszystko zrobiła, bo ani rusz nie mogę zrozumieć. Zbliżyła się do niego powoli, czerwieniąc się jak niewinna dziewczyna. Ja chciałam poznać grzech. Teraz wiem, że to wcale nie jest zabawne. Uciekła, pędem zbiegła ze schodów i wypadła z bramy. Armia zamiataczy ulic była już na posterunku. Zamiatali chodniki i bruki, usuwając śmieci do rynsztoków. Jednakowym, miarowym ruchem, ruchem kosiarzy na łące, spychali przed sobą błoto półkolem, przechodząc z ulicy na ulicę, spotykała ich wszędzie. Jak nakręcone pajace szli przed siebie, automatycznie poruszani jednakową sprężyną. Uczuła, że i w niej także coś przed chwilą wymieciono, że zepchnięto do rynsztoka do ścieku niezdrowe marzenia.
Wróciła zdyszana, zziębnięta. W oczach stał jej wciąż tylko jeden obraz, ruch mioteł czyszczących Paryż o świcie. A kiedy znalazła się już w swoim pokoju, zaczęła szlochać. Posag. Tłumaczyła Krystyna Dolatowska. Małżeństwo pana Szymona Lebrun z panną Janiną Cordier nie zdziwiło nikogo. Pan Lebrun nabył właśnie kancelarię notarialną od pana Papillon i rzecz jasna potrzebował pieniędzy na zapłacenie, a panna Janina Cordier miała 300 tysięcy franków gotówki w banknotach i w tytułach na okaziciela. Pan Lebrun był ładnym chłopcem, niepozbawionym szyku, szyku wprawdzie notarialnego, szyku pachnącego prowincją, ale zawsze szyku, co w Boutigny de Rebours spotykało się rzadko. Panna Cordier miała wdzięk i świeżość. Wdzięk trochę niezdarny, a świeżość trochę pospolitą, ale ostatecznie była to ładna dziewczyna, mogąca zarówno wzbudzić pożądanie, jak je zaspokoić. Ceremonia zaślubin poruszyła całe Boutigny. Z wielkim uznaniem przyjęto decyzję nowożeńców, którzy postanowili ukryć swe szczęście w domowych pieleszach i zadowolić się jedynie króciutką podróżą do Paryża po paru dniach sam na sam. Okazało się ono czarujące, gdyż pan Lebrun potrafił zachować się w owych chwilach, pierwszych chwilach współżycia z żoną, z podziwu godną zręcznością, delikatnością i taktem. Przyjął za zasadę spiesz się powoli i umiał być jednocześnie cierpliwy i energiczny. Sukces odniósł więc szybki i całkowity. Po upływie 4 dni pani Lebrun ubóstwiała męża. Nie mogła już żyć bez niego i chciała mieć go stale przy sobie, pieścić, całować, zabawiać się jego dłońmi, brodą, nosem i tak dalej. Siadała mu na kolanach i biorąc go za uszy mówiła: otwórz buzię, zamknij oczy. Ufnie otwierał buzię, przymykał oczy i otrzymywał pocałunek, bardzo miły, bardzo długi, który przejmował go dreszczem. I jemu też nigdy nie dość było pieszczot, ust, dłoni, nigdy nie dość całej jej postaci. I on cieszył się żoną od rana do wieczora i od wieczora do rana. Kiedy upłynął tydzień, powiedział do swojej młodziutkiej małżonki: a może byśmy tak wybrali się do Paryża w przyszły wtorek? Tak jak zakochani, to nie są jeszcze po ślubie. Będziemy chodzili do restauracji, do teatru, do kabaretów, wszędzie, wszędzie. Podskoczyła z radości. Och, tak, tak, pojedźmy tam jak najprędzej. Pamiętaj tylko, mówił dalej, pamiętaj uprzedzić ojca, żeby miał pod ręką twój posag. Wezmę go, jak będziemy jechali, no i przy okazji zapłacę od razu panu Papillon. Dobrze, powiem mu to jutro rano, odparła. Porwał ją w ramiona, by znów rozpocząć owe czułe igraszki, które tak polubiła od tygodnia. W następny wtorek teść i teściowa odprowadzili na stację córkę i zięcia odjeżdżających do stolicy. Niech mi pan wierzy, mówił teść, że to doprawdy nieostrożność wieźć ze sobą tyle pieniędzy w teczce. Młody notariusz uśmiechnął się. Ależ proszę się o nic nie niepokoić, ojczulku. Jestem przyzwyczajony do takich rzeczy. W moim zawodzie już nieraz mi się zdarzało mieć przy sobie blisko milion. A przynajmniej zaoszczędzimy w ten sposób mnóstwa formalności i czasu. Proszę się o nic nie niepokoić. Kto do Paryża, proszę wsiadać, zawołał konduktor. Szybko wsiedli do przedziału, gdzie znajdowały się dwie starsze damy. Lebrun szepnął żonie do ucha. Szkoda, nie będę mógł zapalić. O, ja też bardzo żałuję. Jestem niezadowolona, ale nie z powodu cygara. Pociąg zagwizdał i ruszył. Jazda trwała godzinę i prawie przez cały czas milczeli, gdyż obie damy nie usnęły ani na chwilę. Ledwo znaleźli się na dworcu Saint-Lazare, pan Lebrun powiedział do żony: jeżeli chcesz, kochanie, to najpierw zjemy śniadanie na bulwarze, a potem wrócimy sobie spokojnie po walizkę i zabierzemy ją do hotelu. Zgodziła się natychmiast. Och tak, zjemy śniadanie w restauracji, ale czy to daleko? No, dość daleko, odparł. Pojedziemy omnibusem. A dlaczego nie fiakrem? Zdziwiła się. To taka z ciebie oszczędna osoba, co? Zaczął burczeć, uśmiechając się jednocześnie.
brać fiakra na 5 minut, po 6 su za minutę. Tego ci się zachciewa? Ach tak, prawda, odparła trochę zmieszana. Nadjechał pękaty omnibus zaprzężony w trójkę koni idących kłusem. Konduktor! Hej, konduktor! Zawołał Le Brimont. Ciężki pojazd zatrzymał się, a młody notariusz, popychając żonę, rzekł do niej bardzo szybko. To ty wejdź do środka, ja się wdrapię na górę, żeby móc wypalić papierosa przed śniadaniem. Nie miała czasu odpowiedzieć, gdyż konduktor, który chwycił ją za ramię, by pomóc jej wejść na wysoki stopień, wciągnął ją prędko do wnętrza, gdzie opadła, oszołomiona, na ławeczkę i tylko przez szybkę z tyłu wozu dojrzała w osłupieniu nogi męża wdrapującego się na imperial. Przycupnęła nieruchomo między jakimś opasłym jego mościem, który pachniał fajkowym tytoniem, a jakąś starą kobietą, która pachniała psem. Pozostali pasażerowie, siedzący rzędem i milczący, jakiś subjekt ze sklepu kolonialnego, robotnica, sierżant piechoty, jakiś pan w okularach w złotej oprawie i w jedwabnym kapeluszu o olbrzymiej krezie, podniesionej po bokach jak rynna. Dwie damy godne i nadąsane, zdające się mówić swym wyglądem i zachowaniem. Wprawdzie jesteśmy tutaj, ale prosimy nie mieszać nas z tą hołotą. Jakieś dwie siostrzyczki zakonne, jakaś dziewczyna bez kapelusza i karawaniarz przywodzili na myśl zbiór karykatur, muzeum osobliwości, serię zniekształconych twarzy ludzkich. Wydawali się podobni do ustawionych obok siebie komicznych lalek służących za cel w jarmarcznych strzelnicach. Chybotanie się omnibusu chwiało głowami pasażerów, wstrząsało nimi, wprawiało w drżenie obwisłą skórę policzków, a nieustanny ruch kół oszałamiał ich. Zdawało się, że ogłupieli, zapadli w sen. Młoda kobieta trwała w bezwładzie. Dlaczegoż to on nie wsiadł razem ze mną? Pytała się w duchu. Gnębił ją jakiś nieokreślony smutek. To prawdy. Mógł się wyrzec takiego papierosa. Siostrzyczki dały znak, żeby pojazd stanął i wysiadły, rozsiewając przy tym mdłą woń starych spódnic. Omnibus ruszył i znów się zatrzymał. Wsiadła jakaś kucharka, czerwona i zadyszana. Na kolanach umieściła koszyk z zakupami. W pojeździe rozszedł się silny zapach pomyi. Ach, to jest jakoś dalej niż myślałam. Ciągnęła Janina swoje myśli. Karawaniarz wysiadł, a jego miejsce zajął woźnica, od którego zalatywało stajnią. Dziewczynę bez kapelusza zastąpił posłaniec, od nóg jego bił zapach wszystkich kursów, jakie zrobił tego dnia. Pani notariuszowa czuła się nieswojo. Robiło jej się słabo, była bliska łez, sama nie wiedząc dlaczego. Coraz to nowe osoby wysiadały i wsiadały. Omnibus jechał niekończącymi się ulicami, zatrzymywał się na przystankach i znów ruszał dalej. — Jak to daleko? — mówiła sobie Janina. — Żeby tylko nie przeoczył tej restauracji, żeby tylko przypadkiem nie zasnął. Bardzo był zmęczony od paru dni. Powoli wóz się opróżniał. Została sama, zupełnie sama. Konduktor zawołał — Vaugirard! Ponieważ nie ruszyła się, powtórzył – Vaugirard! Spojrzała na niego, zrozumiawszy, że to słowo do niej właśnie się odnosi, gdyż oprócz niej nikogo już nie było. – Vaugirard! – powiedział po raz trzeci. Wówczas zapytała – to gdzie my jesteśmy? – No toż wołam 20 razy, że na Vaugirard! – odparł gburowato. – A czy to jest daleko od bulwaru? – Od jakiego bulwaru? – No ależ od bulwaru des Italiens. – Dawnośmy go minęli. – Tak? A czy mógłby pan powiedzieć o tym mojemu mężowi? – Panie mężowi? A gdzież on? – Ależ na imperialu. – Na imperialu? Od świętej pamięci nikogo tam już nie ma. Zrobiła gest przerażenia. – Jak to? To niemożliwe. Wsiadł razem ze mną. Niech pan zobaczy, musi tam być. Konduktor stał się grubiański. No, 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 malutka, dosyć już tego gadania. Zgubił się. Zgubił się ten, to się znajdzie 10 innych. A teraz zmykaj stąd. Znajdziesz sobie innego na ulicy. Oczy napełniły jej się łzami, nalegała. Ależ pan się myli, no. Ja pana zapewniam, że pan się myli.
On miał taką grubą teczkę pod pachą. Tamten zaczął się śmiać. Grubą teczkę. O, to teraz już wiem. Wysiadł przy Madeleine. Co tu dużo gadać? Puścił panią kantem i tyle. Pojazd stanął. Wysiadła. I mimo woli instynktownie spojrzała na dach omnibusu. Był puściuteńki. Wówczas zaczęła płakać. I nie myśląc o tym, że ktoś może na nią patrzeć i usłyszeć jej słowa, powiedziała głośno. I co ja teraz zrobię ze sobą? Zbliżył się inspektor biura przewozowego. O co tu chodzi? Ta pani zgubiła męża po drodze, odparł drwiąco konduktor. Dobrze, to głupstwo. Zajmij się pan swoją robotą, odparł tamten. I odwrócił się na pięcie. Wtedy ruszyła przed siebie, zbyt oszołomiona, zbyt przerażona, aby móc zrozumieć, co się stało. Więc dokąd pójdzie? Co zrobi? A on? Co mu się przytrafiło? Skąd podobna omyłka, podobne zapomnienie, podobne nieporozumienie, no tak niewiarygodna nieuwaga? Miała 2 franki w kieszeni, więc do kogo by tu się zwrócić? I nagle przypomniała sobie o swoim kuzynie, Baralui, zastępcy kierownika wydziału w Ministerstwie Marynarki. To, co miała, wystarczyło akurat na zapłacenie fiakra. Kazała się więc zawieźć do kuzyna. Właśnie wychodził z domu, do ministerstwa, tak samo jak Le Brumain niósł pod pachą grubą teczkę. Wyskoczyła z pojazdu. — Henryku! — zawołała. Zatrzymał się zdumiony. — Janina? Tutaj? Sama? Co pani tu robi? Skąd się pani tutaj wzięła? — Mąż mój się zagubił! — wyjąkała z oczami pełnymi łez. — Zagubił się? Gdzie? — Na dachu omnibusu. — Na dachu omnibusu? Ależ! Z płaczem opowiedziała mu swoją przygodę. Słuchał jej, namyślając się. A czy rano był zupełnie spokojny? Zapytał. Tak. Dobrze. A czy miał przy sobie jakąś większą sumę pieniędzy? Ależ tak, wziął mój posag. Pani posag? Cały? Cały, no, miał zapłacić za kancelarię. No to, droga kuzynko, mąż pani jest w tej chwili w drodze do Belgii. Nie rozumiała jeszcze. Mój mąż? Pan mówi, że mój mąż? Jąkała. No mówię, że połknął pani kapitały i koniec. Zabrakło jej tchu, szepnęła. Ach, cóż to za nędznik. I zmożona wzruszeniami, z łkaniem osunęła się na piersi kuzyna. Ponieważ ludzie zaczynali się im przyglądać, popchnął ją delikatnie w stronę bramy i podtrzymując wprowadził na schody, a o niemiałej ze zdziwienia służącej, która otworzyła drzwi, powiedział – Zosiu, proszę przynieść prędko z restauracji śniadanie na 2 osoby. Nie pójdę dziś do ministerstwa. Jedyna miłość. Tłumaczyła Jadwiga Dmochowska. Było to pod koniec obiadu. W dniu otwarcia polowania u margrabiego de Bertrand. 11 myśliwych, 8 młodych kobiet i lekarz miejscowy siedzieli dokoła rzęsiście oświetlonego stołu przybranego owocami i kwiatami. Zaczęto mówić o miłości i wywiązała się wielka dyskusja, odwieczna dyskusja, czy można naprawdę kochać tylko raz, czy też więcej razy. Wymieniano jako przykład ludzi, którzy mieli jedną tylko poważną miłość w życiu, ale wymieniano także takich, którzy kochali często i gorąco. Mężczyźni na ogół twierdzili, że namiętność, tak jak choroba, może kilkakrotnie dotknąć tę samą istotę. I to dotknąć śmiertelnie, jeśli jakaś przeszkoda stanie jej na drodze. Chociaż temu poglądowi nie sposób było zaprzeczyć, kobiety, których zdanie opierało się raczej na poezji niż na obserwacji, twierdziły, że miłość, miłość prawdziwa, wielka miłość, może tylko jeden, jedyny raz spaść na zwykłego śmiertelnika, że miłość ta podobna jest do pioruna i że serce, które ona nawiedziła, zostaje tak puste, tak zniszczone, zgorzałe, że żadne inne potężne uczucie, a nawet marzenie, nie mogłoby w nim na nowo zakiełkować. Margrabia, który wiele kochał, zawzięcie zwalczał ten pogląd. Powiadam wam, że można kochać kilka razy i to ze wszystkich sił, z całej duszy. Cytujecie mi ludzi, którzy odebrali sobie życie z miłości jako dowód, że druga namiętność jest niemożliwa. Odpowiem wam, że gdyby nie popełnili tego głupstwa i nie odebrali sobie życia,
co wykluczało wszelką możliwość ponownego zachorowania, byliby się wyleczyli i rozpoczęliby na nowo. I tak w kółko, aż do naturalnej śmierci. Z zakochanymi to tak jak z pijakami. Kto pił, pić będzie. Kto kochał, będzie kochać. Jest to kwestia temperamentu i tyle. Wzięto doktora za arbitra. Był to stary lekarz paryski, który usunął się na wieś i poproszono go, by wypowiedział swoje zdanie. Okazało się, że on właśnie nie miał żadnego. No, tak jak powiedział margrabia, jest to kwestia temperamentu, ale jeśli o mnie chodzi, wiem o namiętności, która trwała 55 lat, bez jednego dnia przerwy i która zakończyła się dopiero wraz ze śmiercią. Margrabina klasnęła w ręce. Jakie to piękne! Przecież to marzenie być tak kochanym. Cóż to za szczęście żyć przez 55 lat otulonym uczuciem upartym i przenikającym. Jakże ten, którego tak uwielbiano, musiał być szczęśliwy. Jak musiał błogosławić życie. Lekarz uśmiechnął się. Istotnie. Nie omyliła się pani pod tym względem. Istota, która wzbudziła taką miłość, to był mężczyzna. Zna go pani. To pan Szukę, aptekarz z miasteczka. Jeżeli zaś o nią chodzi, o kobietę, znała ją pani również. To ta stara, co to wyplatała krzesła, przyjeżdżała co rok do zamku, ale opowiem to dokładniej. Entuzjazm pań ochłódł od razu. Obrzydzenie malujące się na ich twarzach zdawało się mówić affe. Tak jakby miłość miała nawiedzać tylko ludzi wytwornych i niezwykłych, godnych, żeby się nimi interesować, słowem ludzi dobrze wychowanych. Lekarz ciągnął dalej. A więc wezwano mnie przed 3 miesiącami do łoża śmierci tej staruszki. Przybyła tutaj w przeddzień na wózku, który jej służył za dom, ciągniętym przez szkapę. Widywaliście ją państwo. Towarzyszyły jej 2 wielkie czarne psy, jej przyjaciele i stróże. Proboszcz już tam był. Uczyniła nas wykonawcami swego testamentu i chcąc wyjaśnić nam motywy swej ostatniej woli, opowiedziała nam całe swoje życie. Nigdy nie słyszałem nic równie dziwnego i bolesnego. A więc ojciec jej i matka oboje wyplatali krzesła. Nie miała nigdy domu stojącego na ziemi. Od małego dziecka tułała się obdarta, pokryta robactwem i brudna. Rodzina zatrzymywała się u wjazdu do wsi, przy rowie, wyprzęgano konie. Te gryzły trawę, pies spał z pyskiem opartym na łapach. Dziewczynka zaś turlała się po trawie, podczas gdy ojciec i matka w cieniu przydrożnych drzew naprawiali wszystkie stare krzesła z całej gminy. Nie rozmawiano nigdy w tym ruchomym domku, zamieniwszy kilka koniecznych słów, by postanowić, kto obejdzie dokoła wieś z dobrze znanym wołaniem krzesła wyplatać. I tak zaczynano skręcać słomę, siedząc przy sobie lub też naprzeciwko siebie. Kiedy dziewczynka zanadto się oddalała lub też próbowała nawiązać znajomość z jakimś łobuziakiem ze wsi, przywoływał ją gniewny głos ojca. Wracaj mi tutaj zaraz po krako. O, takie były jedyne i tkliwe słowa, jakie kiedykolwiek słyszała. Kiedy trochę podrosła, wysyłano ją na żniwo. Zbierała zniszczone siedzenia krzeseł, tu i ówdzie nawiązywała wówczas jakieś przelotne znajomości z wiejskimi chłopakami. Ale teraz to rodzice jej nowych przyjaciół brutalnie odwoływali dzieci, krzycząc – wracaj mi tutaj zaraz, łobuzie, niech jeszcze raz zobaczę, jak gadasz z takim oberwańcem. Często chłopcy rzucali w nią kamieniami. Niektóre panie dawały jej po parę groszy, chowała je skrzętnie. Kiedyś miała właśnie wtedy 11 lat, przechodząc przez naszą wieś, spotkała na cmentarzu małego Szukę. Płakał, bo kolega ukradł mu 2 su. Wzruszyły ją łzy małego mieszczucha. Zdaniem tego wydziedziczonego, bezdomnego dziecka, tacy jak on, powinni by być zawsze weseli i zadowoleni. Podeszła więc do niego, a kiedy dowiedziała się, o co płacze, wcisnęła mu do ręki wszystkie swoje oszczędności. 7 su. Wziął je rzecz prosta, ucierając łzy. Wówczas ona z wielkiej radości odważyła się go pocałować, a że oglądał z uwagą pieniądze, więc nie zaprotestował. Widząc, że nie odpycha jej ani nie bije, powtórzyła prośbę. Objęła go za szyję ze wszystkich sił i całowała z całego serca, po czym uciekła. Co też działo się w tej nieszczęsnej głowie?
Czy przywiązała się do tego smyka dlatego, że poświęciła mu całe swoje mienie bezdomnej istoty? Czy też dlatego, że po raz pierwszy w życiu jego właśnie pocałowała tkliwie? Jest to zawsze jednakowa tajemnica. Czy chodzi o dorosłych, czy o dzieci? Przez miesiące całe śniła o tym cmentarzu i o tym chłopcu. Żyła nadzieją, że go znów zobaczy. I w tej myśli okradała rodziców. Tu zwędziła im jedno sutu, drugie, oszukując bądź na zapłacie za wyplatanie, bądź na produktach, po które ją posyłano. Kiedy tutaj wróciła, miała w kieszeni całe 2 franki, ale widywała tylko z daleka aptekarzowego synka, czysto ubranego za szybami ojcowskiego sklepu pomiędzy czerwonym słojem a zakonserwowanym soliterem. Pokochała go jeszcze bardziej, zachwycona, wzruszona, w ekstazie przed tą kolorową wodą, tą apoteozą błyszczących kryształów. Zachowała o nim niezatarte wspomnienie, a kiedy go spotkała rok potem, za szkołą, grającego w piłkę z kolegami, rzuciła mu się na szyję i pocałowała tak gwałtownie, że zaczął wrzeszczeć ze strachu. Wtedy, chcąc go uspokoić, dała mu znowu wszystkie swoje pieniądze, 3 franki 20 centymów, prawdziwy skarb, któremu przyglądał się szeroko otwartymi oczami. Przyjął pieniądze i pozwolił się pieścić, ile tylko chciała. I tak przez 4 lata z rzędu przelewała w jego ręce wszystkie swoje oszczędności. Chował je skrupulatnie w zamian za pocałunki, na które się łaskawie zgadzał. Było tego raz 1,5 franka, raz 2 franki, to znów zaledwie 12 sous. Płakała z żalu i upokorzenia, ale rok był ciężki. Ostatnim razem dała mu za to aż 5 franków, dużą, okrągłą monetę, do której uśmiechnął się z zadowoleniem. Myślała tylko o nim. On zaś oczekiwał jej powrotu z pewną niecierpliwością, biegł na jej spotkanie, kiedy ją zobaczył, a serce dziewczynki aż podskakiwało ze szczęścia. Potem raptem zniknął. Oddano go do szkoły. Dowiedziała się o tym za pomocą zręcznych pytań. Wówczas wykazała niezwykłą dyplomację, skłaniając rodziców, by zmienili marszrutę i przejeżdżali tędy podczas wakacji. Dopięła swego, ale dopiero po roku podstępów. Nie widziała go więc przez całe 2 lata i z trudem go poznała, tak się zmienił, urósł, wyprzystojniał, taki był imponujący w surducie ze złotymi guzikami. Udał, że jej nie widzi i dumnie przeszedł koło niej. Płakała przez 2 dni. Odtąd zaczęło się dla niej jedno pasmo cierpień. Wracała tu co roku. Mijała go, nie śmiąc mu się ukłonić. On zaś nie raczył nawet na nią spojrzeć. A kochała go do szaleństwa. Powiedziała mi, jest to jedyny mężczyzna, na jakiego w życiu spojrzałam, panie doktorze. Nie wiem nawet, czy inni istnieli. Rodzice jej umarli. Trudniła się nadal tym samym fachem, tylko teraz miała 2 psy zamiast 1, 2 straszne psy, którym nikt nie odważyłby się stawić czoła. Doktor ciągnął dalej swą opowieść. A więc, jak już wspomniałem, umarli jej rodzice. Dziewczyna podróżowała odtąd sama. Kiedyś, wjeżdżając do wsi, gdzie pozostawiła swoje serce, zobaczyła młodą kobietę wychodzącą z apteki szuketów pod rękę z jej ukochanym. To była jego żona, a więc ożenił się. Tego samego wieczora rzuciła się do sadzawki na placu przed merostwem. Zapóźniony pijak wyłowił ją i zaniósł do apteki. Młody Szuke zszedł w szlafroku, ażeby udzielić jej pierwszej pomocy. Nie poznał jej, jak się zdawało, rozebrał ją, rozcierał i powiedział surowym głosem. A cóż to za szaleństwo, któż widział robić takie głupstwa? To było dość, żeby ją wyleczyć. Przemówił do niej. Na długo starczyło jej tego szczęścia. Nie chciał przyjąć żadnego wynagrodzenia za swoje zabiegi, choć nalegała energicznie. Tak upłynęło całe jej życie. Wyplatała krzesła, myśląc o aptekarzu Szuke. Co rok widywała go przez szyby, stale kupowała u niego zapas podręcznych lekarstw. W ten sposób widywała go z bliska, mówiła z nim i znów dawała mu pieniądze. Jak wspomniałem na początku, już teraz nie żyje, umarła tej wiosny. Kiedy mi już opowiedziała całą swą smutną historię, poprosiła, żebym oddał temu, którego tak wytrwale kochała, oszczędności jej całego życia. Pracowała tylko z myślą o nim. Głodziła się,
żeby więcej odłożyć, żeby mieć pewność, że chociaż jeden raz pomyśli o niej, jak już ona żyć nie będzie. Wręczyła mi 2327 franków. Zostawiłem księdzu proboszczowi 27 franków na pogrzeb, resztę zaś zabrałem, kiedy wydała już ostatnie tchnienie. Nazajutrz poszedłem do szuketów. Kończyli właśnie śniadanie, siedząc naprzeciw siebie, tłuści i rumiani, pachnący wyrobami aptecznymi, godni i zadowoleni. Poproszono, żebym usiadł. Poczęstowano kieliszkiem kirszu, który przyjąłem. I zacząłem swoje opowiadanie głosem wzruszonym, przekonany, że się rozpłaczą. Kiedy zrozumiał, że to dziecko włóczęgów, ta bezdomna, wyplatająca krzesła, jakaś tam wyrobnica, kochała go, Szuke aż podskoczył z oburzenia, jakby go tym samym pozbawiła dobrej opinii, szacunku uczciwych ludzi, poczucia godności własnej, czegoś bardzo cennego, co mu było droższe niż życie. Aptekarzowa, równie jak on oburzona, powtarzała: ach, to łajdaczka, ta łajdaczka, łajdaczka. Nie potrafiła zdobyć się na nic innego. Aptekarz wstał, chodził wielkimi krokami wzdłuż stołu, czapeczka, którą nakrywał głowę, przekrzywiła mu się na jedno ucho i jąkał: czy to widziane rzeczy, panie doktorze? To jest okropne dla mężczyzny. Co robić? Gdybym to był wiedział za jej życia, byłbym kazał policji ją zaaresztować, wsadzić ją do więzienia. Nie byłaby stamtąd wyszła już, za to ręczę. Byłem zdumiony rezultatem mojego posłannictwa. Nie wiedziałem, co powiedzieć ani co robić, ale musiałem dokończyć misji. Ciągnąłem więc dalej. Poleciła mi oddać panu swoje oszczędności. Wynoszą 2300 franków. Wobec tego, że to, co panu oznajmiłem, jest mu, jak widać, niemiłe, najlepiej byłoby oddać te pieniądze ubogim. Mąż i żona patrzyli na mnie, skamieniali ze zdumienia. Wyciągnąłem z kieszeni pieniądze. Te nędzne pieniądze, zebrane po całym świecie, różnego rodzaju i wartości, pomieszane złoto i miedziaki. A potem zapytałem: no więc, co pan postanowił? Pani Szuke przemówiła pierwsza. No ależ, skoro taka była ostatnia wola tej kobiety, to sądzę, że, no, że trudno nam jest odmówić. Mąż był nieco zmieszany, powiedział: moglibyśmy za to coś kupić naszym dzieciom. Odpowiedziałem dość sucho: jak państwo chcą. A on na to: no to niech pan da w każdym razie, skoro panu to powierzyła. Potrafimy już użyć tych pieniędzy na jakiś dobry cel. Oddałem im pieniądze, ukłoniłem się i wyszedłem. Nazajutrz Szuke przyszedł do mnie i zaczął prosto z mostu. Przecież ona zostawiła jeszcze swój wózek, no ta kobieta. Co pan ma zamiar z nim zrobić? Nic, niech go pan sobie weźmie, jeśli pan chce. A to doskonale, przyda mi się, zrobię z niego budę do ogrodu. Miał już odejść, ale zawołałem za nim: zostawiła jeszcze starego konia i dwa psy. Chce je pan wziąć? Stanął zdziwiony. O nie, skądże znowu? Cóż ja bym z nimi robił? Są do pana dyspozycji. Zaśmiał się, po czym podał mi rękę, którą uścisnąłem. Co państwo chcą? Doktor i aptekarz w jednej wsi nie mogą być wrogami. Psy zatrzymałem sobie. Proboszcz, który ma dość duże gospodarstwo, wziął konia. Wóz służy za budę aptekarzowi. Za tamte pieniądze kupił 5 obligacji kolejowych. Tak, to jedyna głęboka miłość, jaką w życiu spotkałem. Lekarz umilkł, a wtedy margrabina, która miała łzy w oczach, westchnęła: ach, to tylko kobiety potrafią tak kochać. Wyznanie. Tłumaczyła Krystyna Dolatowska. Południe. Słońce ulewą promieni spływa na pola, falistą linią ciągnące się pomiędzy kępami drzew, otaczających zabudowania wiejskie. Dostałe żyta i żółciejąca pszenica, jasnozielone owsy i ciemnozielona koniczyna szerokim, pasiastym płaszczem, rozkołysanym i miękkim, okrywają nagie łono ziemi. W oddali, na szczycie łagodnej wyniosłości, niekończący się szereg krów, niby żołnierze w ordynku. Jedne leżą, inne stoją i mrużąc w ostrym świetle swe wielkie oczy, przeżuwają i pasą się na koniczysku, rozległym jak jezioro. Dwie kobiety, matka i córka,
kolebiąc się z boku na bok, idą jedna za drugą ku temu pułkowi zwierząt wąską ścieżką wyżłobioną pośród zbóż. Każda z nich niesie dwa cynowe wiadra. Metalowa obręcz od beczki utrzymuje je z dala od ciała, a przy każdym kroku zapalają się w niej ostre białe błyski. Kobiety nie odzywają się do siebie. Idą doić krowy. Są już na miejscu, jedno wiadro stawiają na ziemi i zbliżają się do dwóch pierwszych zwierząt, kopnięciem zmuszając je do powstania. Krowa podnosi się wolno, staje najpierw na przednie nogi, potem z większym wysiłkiem dźwiga szeroki zad, któremu zdaje się przydawać jeszcze ciężaru, potężne wymię, jasne i obwisłe. I obie maliwuarki, matka i córka, klęcząc pod brzuchem zwierzęcia, szybkim ruchem dłoni pociągają za nabrzmiałe wymię, z którego za każdym pociągnięciem tryska do wiadra wąska stróżka mleka. Po brzegach zbiera się żółtawa piana, a kobiety idą od jednej krowy do drugiej, aż po kraniec długiego ich szeregu. Wydoiwszy, przyprowadzają zwierzę w inne miejsce, gdzie czeka je nietknięta jeszcze zieloność. Potem ruszają z powrotem, wolniejszym krokiem, dźwigając wiadra z mlekiem, matka przodem, a córka za nią. Lecz nagle córka przystaje, stawia swój ciężar na ziemi, siada i zaczyna płakać. Matka Maliwuar, nie słysząc za sobą kroków, odwraca się i zatrzymuje zdumiona. Co ci to? Mówi. A jej córka, Celestyna, rosła ruda dziewucha, o spalonych na słońcu włosach i ogorzałych policzkach, obsypanych piegami, jak gdyby któregoś dnia, kiedy mozoliła się w polu na spiekocie, ogniste kropelki spryskały jej twarz. Szepnęła jękliwie jak dziecko, które biją. Oj, ja już nie wydolę dłużej. Matka spojrzała na nią podejrzliwie. Co ci to? Powtórzyła. Celestyna, skulona między dwoma wiadrami, zasłaniając oczy fartuchem, odparła. Oj, okrutnie mnie to ciągnie do ziemi. Nie wydolę. A cóż ci to? Co to? Zapytała matka po raz trzeci. Widzi mi się, co mi się nieszczęście przytrafiło, jęknęła córka i wybuchnęła łkaniem. Teraz stara postawiła swój ciężar tak zaskoczona, że nie mogła przemówić ani słowa. Wreszcie wyjąkała. Nieszczęście ci się przytrafiło, latawico? A możesz to być? Bogaci byli gospodarze z tych maliwuarów, zasobni we wszelkie dobro, stateczni, szanowani, przebiegli i możni. Widzi mi się, co tak, bąknęła Celestyna. Matka oszołomiona spoglądała na córkę, która osunęła się na ziemi i pochlipywała. Przytrafiło ci się, przytrafiło, ha, a ino, krzyknęła po chwili. A gdzieżeś ci się ono przytrafiło, ty wyciruchu? A Celestyna, trzęsąc się z przejęcia, szepnęła. Widzi mi się, co na wózku, u Hipolita. Stara usiłowała zrozumieć, domyślić się, odgadnąć, kto mógł być sprawcą owego nieszczęścia, jeżeli to jakiś chłopak majętny z niezgorszej familii, rzecz dałaby się ułożyć. Nie byłoby jeszcze tak źle. Nie pierwszej Celestynie to się przydarzyło, ale mimo wszystko gniewna była. Bo przecież oni nie pierwsi lepsi, a zaraz ich ludzie na języki wezmą. A któżeś ci to więc zrobił, wywłoko, no? Celestyna, zdecydowana powiedzieć wszystko, wybąkała. Widzi mi się, co Hipolit. Wówczas matka Maliwuar, nieprzytomna z gniewu, rzuciła się na córkę i zaczęła ją bić z taką pasją, że aż jej spadł czepek. Ciosy pięści spadały na głowę, na plecy dziewczyny, wszędzie. Celestyna leżała między dwoma wiadrami, które ochraniały ją nieco i zakrywała tylko twarz dłońmi. Krowy zdziwione przestały jeść i odwróciwszy się spoglądały swymi wielkimi oczyma. Ostatnia wyciągnęła łeb w stronę kobiet i zaryczała. Matka Maliwuar biła aż do utrat tchu. Wreszcie zadyszana dała spokój i ochłonąwszy trochę z gniewu, rzekła, chcąc do reszty rzecz wyjaśnić. Hipolit, słyszeliście? Jakżeś ty mogła z takim jak on, co? Dyliżansem powozi. Chyba ci rozum odjęło. Musi nieco innego, tylko rozum ci odjęło. Och, ten zbój może ci urok jakiś zadał. A Celestyna, nie podnosząc się, szepnęła z twarzą w pyle. Kiemu nie płaciłam przewoźnego.
I wówczas stara Normandka zrozumiała. A więc każdego tygodnia, w środę i w sobotę, Celestyna nosiła do miasteczka produkty z fermy, drób, śmietany i jajka. Wychodziła o 7 rano z dwoma dużymi koszami, w jednym mając nabiał, a w drugim kurczęta, i czekała na szosie, aż nadjedzie dyliżans z Iwyto. Stawiała towar na ziemi i siadała w rowie, a kury o dziobach krótkich i spiczastych, kaczki o dziobach szerokich i płaskich, wysuwając głowy z pomiędzy wyklinowych prętów, spoglądały swym okiem okrągłym, głupim i zdziwionym. Nie za długo pojawiała się owa Landara, rodzaj żółtego pudła nakrytego czapą z ciemnej skóry, trzęsąc się w takt urywanego truchcika siwej szkapy. Woźnica Hipolit, chłopak krzepki i wesoły, młody jeszcze, a już brzuchaty i tak spieczony przez słońce, ogorzały od wiatru, wysmagany deszczem i rozczerwieniony wódką, że jego twarz i szyja miały kolor cegły. Wołał już z daleka, trzaskając przy tym zbicza. — Dzień dobry, panno Celestyno! Jakże tam zdróweczko? Podawała mu jeden za drugim koszyki, a on umieszczał je na imperialu. Później wsiadała, podnosząc wysoko nogę, aby dosięgnąć stopnia, i odsłaniała silną łydkę w niebieskiej pończosze. Za każdym razem Hipolit powtarzał ten sam żart. Łola Boga! A żeby to chociaż trochę pocieniała, ale to nic! Śmiała się, bo jej się to wydawało zabawne. On tymczasem rzucał gromkie „Jo, maluśki!” i chudy konik ruszał w drogę. Wówczas Celestyna dobywała z kieszeni sakiewkę, wyjmowała z niej powoli 10 su, 6 su za siebie, a 4 za koszyki, i podawała je Hipolitowi, wyciągając rękę ponad jego ramieniem. Brał pieniądze, mówiąc – Taki się jeszcze nie pobawimy dzisiaj? Śmiał się przy tym w głos i odwracał w jej stronę, aby się jej przypatrzyć do woli. A ją wiele to kosztowało, że za każdym razem musiała płacić te 0,5 franka za 3 kilometry drogi. Kiedy nie miała drobnych, cierpiała jeszcze bardziej i nie mogła się zdecydować, aby podać mu srebrną monetę. Pewnego dnia, gdy przyszło do płacenia, powiedziała – Adyć, ode mnie to byście już mogli brać ino 6 su, a nie więcej. 2 razy tygodnia z wami jadę. – 6 su? Roześmiał się. – O moje te śliczności, dla mnie to panna Celestyna więcej jest warta. Utraty wielkiej mieć przez to nie będziecie, nalegała. No to ja pannie Celesty nie powiem, bom jest człowiek zgodliwy, wykrzyknął zacinając konia. Przewiozę pannę Celestynę bez nijakiej opłaty, jak się ze mną pobawi. O czym wy mówicie, bo ja nie miarkuję, spytała z niemądrą miną. To go tak rozbawiło, że się aż zakasłał ze śmiechu. Kiej tu pomiarkować nie trudno. Nie słyszała też panna Celestyna nigdy, jak się chłopaki z dziewczynami bawią? Ino furczy. Zrozumiała. Zaczerwieniła się i oświadczyła. Ja tam to takiej zabawy niezwyczajna. Ale on, wcale niezmieszany i coraz bardziej rozochocony, powtarzał. I za pannę Celestynę przyjdzie taka godzina. Przyjdzie, ani chybi. I od tej pory nabrał zwyczaju pytać za każdym razem, kiedy dawała mu pieniądze. Taki się jeszcze nie pobawimy dzisiaj? A i ona też obracała to w żart i odpowiadała. Dzisiaj to nie, ale w sobotę. W sobotę to się już nie będę broniła. Śmiejąc się pokrzykiwał. A niech będzie w sobotę, śliczności moje. Lecz ona tymczasem obliczała w duchu, że jeżdżąc z nim od 2 lat, zapłaciła już Hipolitowi 48 franków. A 48 franków na wsi to nie byle co? I na drodze się ich nie znajduje. Obliczała też, że jeszcze 2 lata i wyniesie to blisko 100 franków. To też pewnego dnia, pewnego wiosennego dnia, kiedy byli sami, a on zapytał swoim zwyczajem, taki się jeszcze nie pobawimy dzisiaj? Odparła. Ano, niech to już będzie, jak pan Hipolit chce. Nie zdziwił się wcale. Przeskoczył przez oparcie z tyłu, pomrukując z zadowoleniem. A czy ja nie mówiłem to pannie Celestynie? Co i na nią przyjdzie taka godzina? Stary siwek ruszył tak drobnym truchcikiem, że zdawał się podrygiwać w miejscu, głuchy nadobywające się co pewien czas z głębi pojazdu wołanie „Wio, maluśki, wio!” 3 miesiące później Celestyna spostrzegła, że jej się przytrafiło nieszczęście.
Wszystko to opowiedziała matce popłakując. Starucha, blada z wściekłości, zapytała. Wiele ci bez to tego grosza ostało? A będzie już temu 4 miesiące, jakem zaczęła. A to już 8 franków, jak nic, odparła Celestyna. Wówczas gniew wieśniaczki rozpętał się na nowo. Runęła na córkę i znów biła ją aż do utraty tchu. Później, podniósłszy się, zapytała. Rzekłaś mu, co ci się ono przytrafiło? O, zaś by tam. A bez coś mu nic nie rzekła. A bez to, co by mi jeszcze kazał płacić za te miejsce nazad? Stara zamyśliła się, a potem, podejmując z ziemi wiadra, rzekła. Wstawaj. Może to jakoś wydolisz z tym mlekiem. I po chwili milczenia dorzuciła. I nie godaj mu nic. Ażem sama pomyślę to zrobić. A on sam nie uwidzi. Niech ta cię jeszcze wozi bez te parę miesięcy. Celestyna, wciąż chlipiąc, podniosła się, rozczochrana, opuchła i ociężałym krokiem ruszyła za matką, szepcząc. A dyć pewno, że nic nie będę gadać. Józef. Tłumaczyła Jadwiga Dmochowska. Były podchmielone. Dobrze podchmielone. Młodziutka baronowa Andrea de Frezier i młodziutka hrabina Noemi de Gardin. Zjadły obiad we dwie w oszklonym salonie z widokiem na morze. Przez otwarte okna płynął miękki powiew letniego wieczoru, zarazem ciepły i rześki, pachnący powiew oceanu. Obie młode kobiety, wyciągnięte na szeslągach, popijały teraz od czasu do czasu krople likieru Chartreuse, paliły papierosy i wymieniały poufne zwierzenia, takie, które tylko owo wdzięczne, a niespodziewane rozmarzenie mogło wywołać na ich wargi. Mężowie ich wrócili tego popołudnia do Paryża, zostawiając je same na tej małej, odludnej plaży. Wybrali ją, chcąc uniknąć włóczących się bawidamków, których pełno było w modnych letniskach. Z dala od żon przez 5 dni w tygodniu obawiali się wycieczek na wieś, śniadań na trawie, lekcji pływania i owej poufałości, która powstaje tak szybko w próżniaczym życiu miejscowości kąpielowych. Dieppe, Etretat, Trouville wydawały im się niebezpieczne. Wynajęli więc dom wybudowany przez jakiegoś oryginała w dolinie de Roqueville koło Fécamp i zagrzebali tam swoje żony na całe lato. Podchmieliły sobie, nie wiedząc, co wymyślić, żeby się rozerwać. Pani baronowa zaproponowała pani hrabinie zjedzenie wykwintnego obiadu z szampanem. Ubawiły się najpierw znakomicie własnoręcznym przyrządzaniem tego obiadu, potem zjadły go wesoło, pijąc zdrowo, by ugasić pragnienie, które obudziło w nich panujące przy kuchennym piecu gorąco. Teraz gawędziły przyjacielsko, trochę od rzeczy, paląc papierosy i delikatnie przepłukując gardło Chartreuse. Naprawdę, nie wiedziały już wcale, co mówią. Hrabina siedziała z nogami opartymi wysoko o poręcz krzesła, jeszcze bardziej rozmarzona niż jej przyjaciółka. Ach, na zakończenie takiego wieczoru jak dzisiejszy, powiedziała, potrzebni by nam byli wielbiciele. Gdybym to była wcześniej przewidziała, sprowadziłabym 2 z Paryża i odstąpiłabym ci jednego. O, ja? Odparła baronowa. Ja zawsze ich sobie potrafię znaleźć. Gdybym tylko chciała, miałabym choćby dzisiaj wielbiciela. Co też ty mówisz? W Roqueville? Moja droga, no chyba jakiegoś chłopa. O, niezupełnie. Opowiedz no mi o tym, opowiedz. No, o czym chcesz, żebym ci opowiedziała? O twoim wielbicielu. Moja droga, no ja nie mogę żyć bez miłości. Gdyby mnie nie kochano, to myślałabym, że umarłam. Ach, ja także. O, prawda? Ach, tak. Mężczyźni tego zupełnie nie rozumieją, no zwłaszcza nasi mężowie. O, ani trochę. No jakże chcesz, żeby było inaczej? Nam potrzebna jest miłość pełna uprzejmości, galanterii. Lubimy, żeby nas rozpieszczano. To jest pokarm dla naszych serc. To nam jest konieczne wprost do życia. No konieczne, konieczne. Ach, konieczne. No, ja muszę czuć, że ktoś o mnie myśli, że ktoś o mnie mówi. No zawsze, wszędzie.
czy zasypiam, czy się budzę. Muszę wiedzieć, że gdzieś ktoś mnie kocha, że o mnie śni, że mnie pragnie. No, inaczej byłabym nieszczęśliwa, no po prostu nieszczęśliwa. Tak, nieszczęśliwa, że mogłabym aż płakać bez przerwy. Och, ja także. No zastanów się tylko, nie może być inaczej. Jeśli mąż był dla nas bardzo miłym przez pół roku, nawet rok, może dwa, siłą rzeczy staje się potem zwierzęciem. Tak, istnym zwierzęciem. Nie krępuje się już niczym, pokazuje się takim, jakim jest. Robi sceny o rachunki, o każdy rachunek. No nie można kogoś kochać, z kim się żyje stale. Ach, to jest święta prawda. A co? Mam rację. Więc na czym to ja stanęłam? Nie pamiętam już wcale. Mówiłaś, że wszyscy mężowie to są zwierzęta. A tak, zwierzęta, wszyscy. To prawda. No a co dalej? Jak to co dalej? No o czym to ja mówiłam? No skądże ja mogę wiedzieć? Kiedyś nic nie mówiła. Ależ jak to? No przecież miałam ci coś opowiedzieć. A prawda? Czekaj. O, ja już wiem. No słucham cię, słucham. Mówiłam ci, że wszędzie potrafię znaleźć wielbicieli. A jak ty to robisz? A powiem ci, tylko uważaj. Kiedy przyjeżdżam na nowe miejsce, notuję sobie w pamięci i wybieram. Wybierasz? No naturalnie. Najpierw notuję, zbieram informacje. Przede wszystkim trzeba, żeby mężczyzna był dyskretny, bogaty i miał gest, prawda? Ach tak. Więc tak sądzisz. No a potem trzeba, żeby mi się podobał jako mężczyzna. O, koniecznie. A wtedy zarzucam przynętę. Zarzucasz przynętę? No tak jak się łowi ryby. Czy ty nigdy nie łowiłaś ryb na wędkę? Nie, nigdy. A to szkoda. To jest bardzo zabawne, a przy tym pouczające. A więc zarzucam przynętę. Ojej, a jak ty to robisz? Och, jakaś ty głupia. Czyż my nie zdobywamy zawsze tych mężczyzn, których chcemy zdobyć? Czyż to oni wybierają? Moja droga, tylko im się zdaje, tym głupcom, ale zawsze my wybieramy. Pomyśl tylko, jeśli się nie jest brzydką i nie w ciemię bitą, tak jak my, to wszyscy mężczyźni są kandydatami, wszyscy, bez wyjątku. Robimy nieustannie ich przegląd, od rana do wieczora, a kiedy wzięłyśmy któregoś na oko, zarzucamy przynętę. No tak, ale wcale mi to jeszcze nie mówi, jak ty to robisz. Jak ja to robię? Ach, moja droga, no nic nie robię. Pozwalam, żeby na mnie patrzano i tyle. Pozwalasz, żeby na ciebie patrzano? Ależ tak. To zupełnie wystarcza. Jeżeli na to pozwolę kilka razy z rzędu, mężczyzna zaraz uważa, że jestem najładniejszą, najbardziej uroczą ze wszystkich kobiet. I wtedy zaczyna się do mnie zalecać. A ja mu daję do zrozumienia, że może mi się podobać, nic mu oczywiście nie mówiąc. I już go mam, moja droga, już go mam. I to trwa dłużej, a czasem krócej, zależnie od tego, ile jest wart. I co? Zdobywasz tak każdego, kogo chcesz? O, prawie wszystkich. A więc są tacy, którzy się opierają? Czasami. A dlaczego? Och, dlaczego? Mężczyzna bywa cnotliwym Józefem dla trzech powodów, moja droga. Dlatego, że jest bardzo zakochany w innej. Dlatego, że jest przesadnie nieśmiały albo... dlatego, że jest... jakby to ci powiedzieć, no... niezdolny do tego, żeby zdobyć kobietę do końca. O! Ależ moja droga. Więc co? Ty naprawdę tak myślisz? O, tak. Tak. Jestem nawet tego pewna. Wielu należy do tej ostatniej kategorii. Znacznie, znacznie więcej niż przypuszczamy. O, wyglądają jak wszyscy, ubierają się jak wszyscy, udają pawia. No, źle powiedziałam. Pawia. Nie potrafiliby roztoczyć wachlarza. Moja droga. Jeśli zaś chodzi o nieśmiałych, to ci są czasem nieuleczalnie głupi. Są to mężczyźni, którzy z pewnością nie śmieliby się rozebrać, nawet żeby pójść do łóżka samemu, jeśli w sypialni jest lustro. O, z tymi to trzeba być energiczną, oddziaływać wzrokiem, prowadzić ich za rękę. I to się czasem, moja droga, na nic nie zda.
Nie wiedzą nigdy, jak i od czego zacząć. A jeśli przy nich nie mdlejemy, jako ostateczny środek, to ratują nas. A jeśli zbyt długo nie odzyskujemy przytomności, biegną po pomoc. Baronowa, pełna zapału, ciągnęła dalej. Ja osobiście to nad wszystkich przedkładam wielbicieli innych kobiet. O tych to zdobywam szturmem na bagnety, moja droga. O, wszystko to bardzo dobrze, ale jeśli gdzieś nie ma mężczyzn, jak na przykład tutaj? O, to ja ich znajduję. Znajdujesz? Ale gdzie? Wszędzie. Widzisz, przypomniałam sobie tę historię. O, więc było to tak. 2 lata temu, tego roku, kiedy mój mąż kazał mi spędzić u nas lato na wsi w Bugrol. Nie było tam nic, ale rozumiesz? Nic, no nic. W sąsiedztwie kilku obrzydliwych niezdarów myśliwych, co to tylko potrafią strzelać do pióra i sierści, mieszkają w swoich zamkach bez łazienek, pocą się i spoceni kładą się spać. Och, takich to niczego nie można by nauczyć. Żyją bowiem w niechlujstwie z zasady. Więc zgadnij, co też ja zrobiłam. Ha, nigdy nie zgadnę. Ha, moja droga, przeczytałam właśnie cały stos powieści George Sand, wynoszących pod niebiosa człowieka z ludu. Powieści, w których wszyscy robotnicy są wzniośli, a ludzie z towarzystwa są przestępcami. Dodaj do tego, że poprzedniej zimy widziałam Ruy Blasa i że sztuka ta zrobiła na mnie wielkie wrażenie. A więc jeden z naszych fermerów miał syna. Był to piękny 22-letni chłopak. Kształcił się na księdza, ale rzucił seminarium, do którego nabrał wstrętu. Przyjęłam go więc jako służącego. Ojej, a co potem? Potem, moja droga, traktowałam go bardzo z góry i pokazywałam mu się jak najwięcej. Nie zarzucałam przynęty na tego prostaka, ale go rozpaliłam. Ach, Andreo. A tak. I nawet mnie to bardzo bawiło. Powiadają, że służący się nie liczy. A więc się nie liczył. Dzwoniłam co rano, żeby wydać mu dyspozycję, kiedy moja panna służąca mnie ubierała, a także co wieczór, kiedy mnie rozbierała. Andreo. Moja droga, nie masz pojęcia. Zapłonął jak drzazga. Zaczęłam więc przy stole podczas posiłków mówić tylko o czystości, o pielęgnowaniu ciała, o prysznicach, o kąpielach. Moja droga, żebyś wiedziała, jak to poskutkowało. Po 2 tygodniach pławił się w rzece co rano i co wieczór, a potem perfumował się tak, że zatruwał powietrze w całym zamku. Musiałam mu nawet zabronić używania perfum. Oświadczyłam mu kiedyś wściekłą miną, że mężczyźni powinni używać tylko wody kolońskiej. Andreo? Potem przyszło mi na myśl, żeby zorganizować czytelnię dla ludu. Sprowadziłam paręset powieści umoralniających, które pożyczałam wszystkim naszym chłopom i naszej służbie. Do biblioteczki mojej trafiło kilka książek poetycznych. Takich, co to wprowadzają niepokój do duszy pensjonarek i uczniaków. I pożyczałam je mojemu lokajowi. Nauczyły go one życia, dziwnego życia. Ojej, Andreo. I wtedy zaczęłam być z nim poufała, mówić mu po imieniu. Przezwałam go Józefem. Moja droga, tak, był w stanie tak przerażającym. Schudł jak kogut, przewracał oczami jak szaleniec. Bawiłam się wprost wspaniale. To były jedne z moich najmilszych wakacji. Ojej, a co potem? A potem? No potem, tak. Więc któregoś dnia, kiedy nie było mojego męża, kazałam mu zaprząc do wolancika i zawieźć mnie do lasu. Było bardzo gorąco, no i... Ojej, Andreo, no powiedz mi wszystko, to mnie tak bawi. Słuchaj, wypij jeszcze kieliszek Chartreuse, inaczej ja sama wysączę do dna tę buteleczkę. No więc słuchaj, po drodze zrobiło mi się niedobrze. Ojej, co ty mówisz? O, jakaś ty głupia, no. Powiedziałam mu, że mi się zrobiło słabo i że trzeba mnie położyć na trawie. A kiedy już leżałam na trawie, zrobiło mi się duszno i powiedziałam mu, że trzeba mi rozsznurować gorset. A kiedy mnie rozsznurował, straciłam przytomność. Ojej, całkiem. Ależ nie, moja droga, no ani trochę.
No i... No i musiałam prawie przez całą godzinę leżeć nieprzytomna. Nie znajdował na to lekarstwa. Ale byłam cierpliwa, moja droga, i otworzyłam oczy dopiero po jego upadku. Och, Andreo. I tu żeś mu powiedziała? Ja? O, nic. No, no czy ja cokolwiek wiedziałam, skoro straciłam przytomność? Podziękowałam mu, kazałam mu się zanieść do powozu, odwiózł mnie do zamku. Ale o mało nie wywrócił, jak skręcał w bramę. Och, Andreo. I to już wszystko? No, wszystko. I tylko tak jedyny raz straciłaś przytomność? No, tylko raz jeden. Przecież nie chciałam mieć takiego cymbała za kochanka. I czy ty go długo zatrzymałaś potem u siebie? Ależ tak, moja droga jest u mnie do dzisiaj. No dlaczego miałabym go odprawić? Nie miałam mu nic do zarzucenia. Och, Andreo. I on cię jeszcze kocha? No pewnie. A gdzie on jest? Baronowa wyciągnęła rękę do ściany i przycisnęła dzwonek elektryczny. Drzwi otworzyły się niemal natychmiast i do salonu wszedł rosły lokaj, który rozsiewał dookoła siebie silny zapach wody kolońskiej. Baronowa powiedziała mu: słuchaj no, Józefie, czuję, że mi się robi słabo. Przyprowadź mi pannę służącą. Józef stał nieruchomo, jak żołnierz przed oficerem, utkwił płonący wzrok w swojej pani, która mówiła dalej. No idź prędzej, ty durniu, nie jesteśmy dziś w lesie. Rozalia potrafi lepiej się ze mną obejść od ciebie. Obrócił się napięcie i wyszedł. Hrabina zapytała przerażona. A co ty powiesz swojej pannie służącej? No powiem, że już mi przeszło. Nie, każę się jej jednak rozsznurować. To mi dobrze zrobi, bo już wcale nie mogę oddychać. Ach, moja droga, jestem pijana. Tak pijana, że mogłabym się przewrócić, gdybym tylko wstała. Beczułka. Tłumaczyła Róża Czekańska-Hejmanowa. Kumszyko, oberżysta z Eperville, zatrzymał bryczkę przed fermą matki Magloire. Był to tęgi 40-letni chwat, czerwony i brzuchaty, mający sławę chytrusa. Przywiązał konia do słupka w ogrodzeniu i wszedł na dziedziniec. Posiadał on mająteczek przylegający do gruntów staruchy, na które od dawna miał chrapkę. Ze 20 razy starał się je kupić, ale matka Magloire sprzeciwiała się temu z całym uporem. Tum się urodziła i tutaj umrę, mówiła. Zastał ją na przyzwie nad obieraniem ziemniaków. Miała 72 lata, była sucha, pomarszczona i zgarbiona, lecz jeszcze robotna niczym młoda dziewucha. Szyko poklepał ją przyjaźnie po ramieniu i usiadł obok na stołeczku. — No, jak tam zdrowie, matko? — Dobre, jak zawsze, co? — A niczego sobie. A wy, kumie Prosperze? — Czasem tylko jakieś darcie. Gdyby nie to, zdrów bym był jak koń. — Ano to chwalić Boga. I nie powiedziała nic więcej. Szyko przyglądał się jej robocie. Jej zakrzywione, gruzłowate palce, twarde jak kleszcze kraba, chwytały niby szczypcami szare bulwy z koszyka, szybko je obracały i wysnuwały długie pasma obierzyn spod ostrego starego noża, który trzymała w drugiej ręce. Gdy ziemniaki stawały się zupełnie żółte, wrzucała je do wiadra z wodą. Trzy bezczelne kury podbiegały aż do jej spódnicy, chwytały obierzyny i zmykały co sił, unosząc zdobycz w dziobie. Szyko wydawał się jakiś skrępowany, niezdecydowany i niespokojny. Widać było, że ma na końcu języka coś, czego nie może z siebie wydusić. Wreszcie zdecydował się. — Posłuchajcie mnie, matko Magloire. — A cóż wy tam macie na wątrobie? — Chodzi mi o waszą fermę. Czy wciąż jej nie chcecie mi sprzedać? — O co to, to nie. — Zapomnijcie o tym. Powiedziałam już raz i nie ma o czym gadać. A bo to widzicie, znalazłem takie wyjście, że będziemy oboje zadowoleni. Tak? Cóż takiego? Ano tak, sprzedacie mi ją, ale zachowacie przy sobie. Nie rozumiecie? To zaraz wam wyjaśnię. Starucha przestała obierać ziemniaki i utkwiła w oberżyście żywe spojrzenie spod pomarszczonych powiek.
Posłuchajcie, ciągnął dalej. Będę wam dawał co miesiąc 150 franków. Słyszycie? Co miesiąc będę wam tu przywoził na mojej bryczce 30 talarów po 5 franków. A u was się nic nie zmieni, nic a nic. Zostaniecie nadal u siebie. Ja was nic nie obchodzę, jakby mnie tu nie było. Nic mi za to nie dajecie, tylko bierzecie pieniądze. No cóż, podoba się wam? Patrzył na nią wesoło, z miną dobroduszną. Stara spojrzała na niego z niedowierzaniem, wężąc jakiś podstęp, a potem zapytała. No dobrze, to jest dla mnie. A co dla was? Przecież fermy wam nie oddam. Niech was o to głowa nie boli. Będziecie tutaj tak długo, jak długo Pan Bóg zostawi was przy życiu. Będziecie u siebie. Tylko mi podpiszecie u notariusza taki papierek, że po waszej śmierci ferma przechodzi na mnie. Nie macie przecież dzieci, tylko siostrzeńców, którzy was nie obchodzą. No więc co, zgoda? Zatrzymacie swój majątek do końca życia, a ja co miesiąc będę wam płacił 30 talarów po 5 franków każdy. Cały profit będzie dla was. Starucha była zaskoczona, zaniepokojona, ale tknięta pokusą. Odpowiedziała. No, nie mówię nie, tylko muszę to sobie jeszcze przełożyć. Przyjedźcie któregoś dnia na przyszły tydzień, to o tym pogadamy i wtedy dam wam odpowiedź. I Kumszyko odjechał, szczęśliwy jak król, który zawojował nowe królestwo. Matka Magloire zamyśliła się. Tej nocy nie spała. Przez 4 dni dręczyła ją gorączka wahania. Wprawdzie węszyła w tym coś dla siebie złego, lecz myśl o 30 talarach, pięknych, brzęczących monetach, które co miesiąc będą spływały do jej fartucha, bez kiwnięcia palcem z jej strony, po prostu jakby spadały z nieba, nurtowała ją do głębi. Pojechała więc do notariusza i przedstawiła mu sprawę. Doradzał jej przyjąć propozycję Szykota, ale pod warunkiem, by jej płacił nie 30, lecz 50 talarów miesięcznie, gdyż ferma jej, lekko licząc, była warta najmniej 60 tysięcy franków. Jeżeli pani będzie żyła jeszcze 15 lat, mówił notariusz, to i tak spłaciłby pani dopiero 45 tysięcy. Starucha zadrżała na myśl o tych 50 talarach co miesiąc. Mimo to była nadal nieufna, lękając się tysiąca nieprzewidzianych rzeczy i ukrytych podstępów i do wieczora tkwiła u notariusza, zadając mu pytania i nie mogąc się zdecydować na powrót do domu. W końcu poleciła mu przygotować akt i wróciła do siebie oszołomiona, jak po wypiciu 4 dzbanków młodego jabłecznika. Gdy Szyko przyjechał po odpowiedź, dała się długo prosić, twierdząc, że się nie zgadza, jednocześnie nękana obawą, że on nie zechce płacić jej po 50 talarów. Wreszcie, gdy zaczął nalegać, wyłożyła mu swoje żądania. Żachnął się rozczarowany i odmówił. Wtedy, aby go przekonać, zaczęła rozważać, jak długo może jeszcze pożyć. To pewne, że nie pożyję już dłużej jak jakie 5, może 6 lat. Idzie mi już 73. rok, a sił niewiele. Wczoraj wieczorem to już myślałam, że przyjdzie mi umierać. Zdawało mi się, że to już koniec i że trzeba się będzie położyć do łóżka. Ależ i konie dał się wziąć na kawał. No, no, nie udawajcie, krzepka z was kobita. Niczym wieża kościelna. Dożyjecie co najmniej do 120 lat, a jeszcze mnie pochowacie, z pewnością. Cały dzień minął na tych targach. Ale ponieważ stara nie chciała ustąpić, oberżysta wreszcie zgodził się płacić jej po 50 talarów. Nazajutrz podpisali akt, a matka Magloire zażądała jeszcze 10 talarów kontraktowego. Minęły 3 lata. Kobiecina cieszyła się cudownym zdrowiem. Można by powiedzieć, że nie postarzała się ani o jeden dzień, gdy tymczasem Szyko rozpaczał coraz bardziej. Zdawało mu się, że płaci tę rentę od pół wieku, że został oszukany, wystrychnięty na dudka i zrujnowany. Od czasu do czasu odwiedzał fermerkę, tak jak w lipcu jeździ się na pole, by sprawdzić, czy zboże dojrzało już do zrzęcia. Przyjmowała go z błyskiem złośliwości w oczach, rzekłbyś gratulując sobie figla, jaki mu spłatała. A on prędko siadał z powrotem na bryczkę, mrucząc pod nosem. — Czy ty już nigdy nie zdechniesz, starucho? Nie wiedział już, co począć. Patrząc na nią, miał chęć ją udusić. Znienawidził ją dziką, okrutną nienawiścią, nienawiścią chłopa, który czuje się okradany. Wreszcie wziął się na sposób.
Pewnego dnia przyjechał do niej, zacierając ręce, tak jak to czynił za pierwszym razem, gdy jej zaproponował ten układ. Słuchajcie, no matko, dlaczego nie zachodzicie do mnie na obiad, kiedy jesteście przyjazdem w Eparville? Ludzie już o tym gadają, powiadają, że przyjaźń pomiędzy nami skończona, a dla mnie to jest nóż w serce. Musicie wiedzieć, że u mnie w oberży nie potrzebujecie za nic płacić. Ja tam już nie stoję o jeden obiad. Przychodźcie, kiedy tylko będziecie mieli ochotę i nie krępujcie się. Sprawicie mi przyjemność. Matka Magloire nie dała się prosić. I nazajutrz, gdy jechała na targ bryczką powożoną przez parobka Celestyna, bez ceregieli kazała mu postawić konia w stajni ku Motrachico i zażądała obiecanego obiadu. Rozpromieniony oberżysta przyjął ją jak damę. Podał jej kurę, krwawą kiszkę, kiełbasę, udziec z barani i kapustę ze słoniną. Ona jednak prawie niczego nie tknęła. Przyzwyczajona od dzieciństwa do powściągliwości w jedzeniu, żywiła się tylko zupą i kawałkiem chleba z masłem. Chico, zawiedziony, nalegał, żeby jadła. Nie piła też nic, nawet za kawę podziękowała. Wtedy zapytał. — Ale kieliszeczek to wypijecie. — A to owszem, nie powiem nie. Krzyknął więc głośno na całą oberżę. — Rosalio, przynieś nam koniaku, tylko dobrego, najlepszego, tego ekstra. Zjawiła się służąca, niosąc wysmukłą butelkę ozdobioną liściem winorośli zrobionym z papieru. Napełnił dwa kieliszki. — Spróbujcie, no matko. — Ach, on jest doskonały. Kobiecina zaczęła pić wolniutko, małymi łykami, żeby przedłużyć przyjemność. Wypróżniwszy kieliszek, strząsnęła ostatnią kroplę na podłogę i oświadczyła. — Oto to rozumiem. To mi jest koniaczek. Ledwo wyrzekła te słowa, Chico już nalewał drugą kolejkę. Chciała odmówić, ale było już za późno, więc wysączyła kieliszek powoli, tak jak pierwszy. Zaproponował trzecią kolejkę, ale oparła się. Zaczął więc nalegać. — Toż to jest łagodne jak mleko. Ja wypijam takich 6, a nawet 12 bez żadnej szkody. To się połyka jak cukier. Nie czujesz go w brzuchu, nie czujesz w głowie. Można by powiedzieć, że ulatnia się na języku. A dla zdrowia nie ma nic lepszego. Miała wielką chęć napić się jeszcze, no więc ustąpiła, lecz wypiła tylko pół kieliszka. Wtedy Chico w porywie wspaniałomyślności zawołał. Czekajcie no, ponieważ wam smakuje, to dam wam małą beczułkę tego koniaku, by wam pokazać, że jesteśmy w przyjaźni. Starucha nie odmówiła i odjechała cokolwiek pijana. Nazajutrz oberżysta zajechał na podwórko matki Magloire i wydobył z bryczki małą beczułkę o żelaznych obręczach. Poczęstował ją zaraz zawartością, aby się przekonała, że to ten sam koniak. Potem, gdy każde z nich wypiło po 3 kieliszki, powiedział na odchodnym. — A gdy wam zabraknie, to wiecie, mam go jeszcze więcej. Nie krępujcie się, nie jestem sknerą. Im wcześniej go skończycie, tym bardziej będę rad. Po czym wsiadł do bryczki. Przyjechał znów po 4 dniach. Starucha siedziała na przyzbie, zajęta krajaniem chleba do zupy. Zbliżył się i powiedział jej dzień dobry, w sam nos, żeby go doleciał jej oddech. I poczuł zapach alkoholu. Oblicze jego zajaśniało. — Może poczęstujecie mnie kieliszkiem koniaku? — zapytał. I znów wypili 2 czy 3 kolejki. Wkrótce jednak w okolicy zaczęły krążyć słuchy, że matka Magloire upija się w pojedynkę. Trzeba ją było podnosić z ziemi, to w kuchni, to na podwórzu, to na pobliskich drogach i wlec do domu bezwładną jak trup. Chico już jej nie odwiedzał, a gdy mu wspomniano o starej chłopce, bąkał ze smutną miną. A cóż to za nieszczęście, żeby w jej wieku wpaść w taki nałóg. No cóż, gdy się jest starym i nie ma się innych przyjemności. Ach, to może się dla niej źle skończyć. I rzeczywiście źle się skończyło. Następnej zimy, koło Bożego Narodzenia, po pijanemu upadła w śnieg i zamarzła. A kum Chico, odziedziczywszy fermę, mówił — Oto chamskie nasienie. Gdyby się nie upijała, to mogłaby jeszcze pożyć przynajmniej jakie 10 lat. Panna Fifi, tłumaczyła Maria Feldmanowa. Major hrabia von Felberg, komendant wojsk pruskich kwaterujących w zamku Iwil, wygodnie rozłożony w głębokim, miękkim fotelu,
skończył właśnie przeglądać pocztę. Obłocone buty oparł na wytwornym marmurowym kominku, gdzie ostrogi jego w ciągu 3 miesięcy wyryły 2 głębokie ślady, z każdym dniem wyraźniejsze. Filiżanka gorącej kawy stała na inkrustowanym stoliku poplamionym likierami, wypalonym przez cygara i pociętym scyzorykiem zwycięskiego oficera, który temperując ołówek rył na wykwintnym meblu liczby, desenie, zależnie od chwilowego kaprysu. Po przeczytaniu listów i przejrzeniu niemieckich dzienników przyniesionych mu przez wachmistrza, wstał i dorzuciwszy do ognia kilka dużych polan świeżego ściętego drzewa, panowie oficerowie wycinali stopniowo park na opał, podszedł do okna. Deszcz lał strugami. Typowy deszcz normandzki, jakby zesłany przez jakąś złośliwą istotę. Nawalny, zaczynający z ukosa, gęsty jak firanka, tworzący rodzaj murów w skośne pręgi. Deszcz, który smaga, obryzguje i zatapia wszystko. Prawdziwy deszcz z okolic Rouen, tego urynału Francji. Oficer długo spoglądał na zatopione trawniki, dalej na wzburzoną rzekę występującą z brzegów, bębnił przy tym na szybie jakiegoś walca nadreńskiego, gdy odgłos kroków skłonił go do odwrócenia głowy. Wszedł kapitan baron von Kalvenkstein. Major był olbrzymem, o szerokich ramionach i nosił długą brodę w kształcie wachlarza, okrywającą mu piersi niby serwetę. Widok jego pełnej namaszczenia postaci nasuwał myśl o pawiu w mundurze, pawiu, który by swój roztoczony ogon nosił u podbródka. Oczy miał niebieskie, zimne i łagodne, a policzek naznaczony cięciem szabli w wojnie z Austriakami. Uchodził za odważnego człowieka i dzielnego oficera. Kapitan mały, ryży, z wielkim brzuchem, tryskający nadmiarem sił, golił starannie swój ognisty zarost, ale mimo to jego twarz, zwłaszcza w pewnym oświetleniu, wyglądała jakby natarta fosforem. Wskutek braku 2 zębów, które utracił podczas jakiejś hulanki, sam już nie pamiętał jakim sposobem, wypluwał z siebie prostackie słowa szybko, często niezrozumiale. Na środku czaszki świeciła mu łysina, niby tonzura mnicha, a dokoła tego krążka nagiego ciała wyrastało kędzierzawe runo, złote i lśniące. Komendant uścisnął mu rękę i jednym łykiem wypróżnił filiżankę kawy, 6. z rzędu tego ranka, słuchając raportu podwładnego. Następnie podeszli obaj do okna i stwierdzili, że pogoda jest niewesoła. Major, człowiek spokojny, żonaty, umiał się pogodzić ze wszystkim, natomiast kapitan, nieokiełznany hulaka i kobieciarz, całe życie uganiający za spódniczkami, szalał z gniewu, ponieważ przykuty od 3 miesięcy do tego zatraconego posterunku musiał hołdować czystości. Rozległ się szmer przy drzwiach, major wrzasnął wejść i na progu ukazał się jeden z ich żołnierzy automatów, samym swym pojawieniem się zawiadamiając, że śniadanie gotowe. W sali czekali już 3 oficerowie niższej rangi, porucznik Otto von Krossling i 2 podporuczników, Fritz Schönauburg i hrabia Wilhelm von Erich. Drobny blondynek, dumny w obejściu i brutalny wobec żołnierzy, twardy dla zwyciężonych, gwałtowny jak broń palna. Od przybycia do Francji koledzy nie nazywali go inaczej jak panna Fifi. Przydomek ten nadano mu z powodu kokieteryjnej postaci, cienkiej w pasie, jak gdyby nosił gorset, bladej twarzy, na której pojawiał się zaledwie 1 meszek wąsów i wreszcie z powodu posługiwania się co chwila francuskim fi, fi donc, wyrażającym jego wyniosłą pogardę dla wszystkich i wszystkiego, a wymawianym z lekkim poświstywaniem. Jadalnia zamku i wil była to komnata długa, urządzona z wielkopańskim przepychem. Stare kryształowe zwierciadła potrzaskane kulami i wspaniałe gobeliny flandryjskie pocięte szablą i miejscami zwisające w strzępach. Wszystko to mówiło o zajęciach panny Fifi w godzinach wolnych od służby. Na ścianach wisiały 3 portrety rodzinne. Rycerz w żelaznej zbroi, kardynał i wysoki urzędnik. Wszyscy 3 palili długie porcelanowe fajki, a ze złoconych ram poczerniałych ze starości wyglądała dostojna dama o mocno wysznurowanej kibici i aroganckim wyrazem twarzy, który jej nadawały wąsy dorysowane węglem. Śniadanie upłynęło prawie w zupełnym milczeniu. W
tej zniszczonej komnacie, pociemniałej od deszczu za oknami, przygnębiającej wyglądem zwyciężonego przeciwnika. Niegdyś wspaniała, dębowa posadzka była teraz czarna, jak klepisko w karczmie. Po śniadaniu, zabierając się do picia i palenia, oficerowie zaczęli jak codziennie mówić o dręczących ich nudach. Butelki koniaku i likierów przechodziły z rąk do rąk, a biesiadnicy rozwaleni na krzesłach popijali drobnymi łykami, nie wyjmując z kąta ust długich, zakrzywionych rurek, zakończonych fajansowym jajkiem i pomalowanych pstro, jakby przeznaczonych dla hotentotów. Skoro tylko kieliszki opróżniały się, napełniali je ponownie gestem zrezygnowanego znużenia. Hrabia Wilhelm natomiast za każdym razem rozbijał swój kieliszek, a usługujący żołnierz natychmiast podawał inny. Wśród kłębów gryzącego dymu zdawali się pogrążać w pewnego rodzaju sennym i smutnym upojeniu, w ponurym zezwierzęceniu ludzi nie mających nic do roboty. Nagle baron zerwał się z krzesła, zawrzał w nim bunt. Do diabła! Wrzasnął. Dłużej tak być nie może. Musimy w końcu coś wymyślić. Porucznik Otto i podporucznik Fritz, dwaj Niemcy o fizjonomiach wybitnie niemieckich, ciężkich i poważnych, zapytali równocześnie. Ale co, panie kapitanie? Po chwili namysłu odparł. Co? Trzeba urządzić zabawę, jeśli pan major pozwoli. Major wyjął z ust fajkę. Jaką zabawę, kapitanie? Baron podszedł do niego. Już ja to wszystko urządzę, majorze. Wyślę do Rouen naszego obowiązkowca, który nam sprowadzi kobiety. I wiem już skąd. Tu się przygotowuje kolację. Wszyscy to zrobimy. Nie brak przecież niczego. I spędzimy chociaż jeden przyjemny wieczór. Hrabia von Felsberg wzruszył ramionami, uśmiechając się. Wariat z ciebie, mój drogi. Ale wszyscy oficerowie zerwali się i otoczywszy komendanta zaczęli go błagać. Panie majorze, prosimy o udzielenie kapitanowi pozwolenia. Jest tutaj tak smutno. A więc major ustąpił. Niech tam, zgodził się. A baron w tejże chwili kazał zawezwać obowiązkowca. Był to stary podoficer, na którego twarzy nigdy nie widziano uśmiechu, spełniający z fanatycznym przejęciem wszelkie rozkazy swych zwierzchników ze względu na ich treść. Wyprostowany, z zastygłą twarzą, wysłuchał poleceń barona i wyszedł. W 5 minut później wóz taborowy, okryty brezentową płachtą, zaprzężony w 4 konie, pomknął galopem po gościńcu wśród ulewnego deszczu. Dreszcz ożywienia przebiegł obecnych. Apatyczne postacie wyprostowały się, twarze pojaśniały i zaczęła się pogawędka. Pomimo, że ulewa ani trochę się nie zmniejszyła, major utrzymywał, że się nieco rozjaśniło, a porucznik Fritz twierdził stanowczo, że niebo zaczyna się rozpagadzać. Hrabia Wilhelm nie mógł usiedzieć na miejscu. Co chwila się zrywał i znów siadał. Jasne i twarde oczy młodego człowieka rozglądały się za czymś, co było warto może zniszczyć. Nagle, utkwiwszy wzrok w damie z wąsami, blondynek chwycił swój pistolet. — Ty nie będziesz na to patrzeć — rzekł. I nie wstając z krzesła, wycelował. 2 kolejno wymierzone strzały przeszyły oczy portretu. Po czym krzyknął – a teraz podłożymy minę. Rozmowa ucichła, jak gdyby ogólna uwaga skupiła się na czymś niezmiernie ważnym i nowym. Podkładanie miny było jego wynalazkiem, jego sposobem niszczenia, jego ulubioną rozrywką. Właściciel zamku, hrabia Ferdynand Dwil, opuszczając swą siedzibę, nie miał czasu zabrać ani ukryć niczego z wyjątkiem sreber, które zamurował w ścianie, a że był bardzo bogatym miłośnikiem sztuki, ogromny salon przylegający do jadalni wyglądał przed pośpieszną ucieczką właściciela jak wspaniała galeria albo muzeum. Ściany obwieszone były malowidłami, rysunkami i doskonałymi akwarelami, a na meblach, etażerkach i w wykwintnych oszklonych szafkach stało mnóstwo drogocennych i dziwacznych drobiazgów. Wazy, figurki z saskiej porcelany, bibeloty z kości słoniowej, kryształy weneckie i chińskie potworki zaludniały ogromną komnatę. Niewiele już z tego pozostało. Nie zrabowano niczego. Major hrabia von Felberg nie byłby na to pozwolił, tylko von Erik od czasu do czasu podkładał minę i wszyscy oficerowie przez 5 minut bawili się doskonale. Mały arystokrata poszedł do salonu, aby wyszukać coś odpowiedniego. Po chwili wrócił ze ślicznym czajniczkiem chińskim, który napełnił prochem armatnim, po czym do szyjki wsunął ostrożnie ląd, podpalił i z tą piekielną maszyną znów wybiegł do salonu. Wrócił w okamgnieniu i zamknął drzwi.
Wszyscy Niemcy czekali stojąc i uśmiechając się z dziecinną ciekawością, a zaledwie eksplozja wstrząsnęła zamkiem, rzucili się ku drzwiom salonu. Wilhelm Fifi wszedł pierwszy i w radosnym upojeniu zaczął klaskać w dłonie na widok terakotowej Wenus, której potrzaskana głowa leżała na podłodze. Inni schylali się po kawałeczki porcelany, podziwiali migotliwe lśnienie tych odprysków i stwierdzali nowe uszkodzenia, upierając się, że niektóre pochodzą już z poprzedniej eksplozji. Major z ojcowską miną przyglądał się salonowi spustoszonemu przez tego nowego Nerona i zawalonemu szczątkami dzieł sztuki. Pierwszy wrócił do jadalni, oświadczając dobrodusznie: tym razem udało się doskonale. Do jadalni jednak napłynęły kłęby dymu, które w połączeniu z dymem fajek uczyniły powietrze nieodpowiednim do oddychania. Major otworzył okno, a wszyscy oficerowie, którzy wrócili, aby wypić jeszcze ostatni kieliszek koniaku, podeszli do niego. Wilgotne powietrze wcisnęło się do pokoju, wnosząc ze sobą jakby pył wodny osiadający na brodach i zgniłą woń powodzi. Przyglądali się ogromnym drzewom pochylonym pod naporem ulewy, rozległej dolinie, zamglonej przez to nagromadzenie ciężkich chmur wiszących tuż nad ziemią i dzwonnicy kościelnej, która wyłaniała się z deszczowej mgły, ostra jak igła. Odkąd tu przybyli, nie słyszeli ani razu głosu dzwonu. Był to zresztą jedyny opór, jaki najeźdźcy napotykali w całej okolicy – opór dzwonnicy. Proboszcz nie sprzeciwił się zakwaterowaniu i żywieniu pruskich żołnierzy. Kilka razy nawet przyjął zaproszenie komendanta wojsk nieprzyjacielskich na butelkę piwa lub wina. Major zwracał się do niego od czasu do czasu, aby pośredniczył w zatargach z miejscową ludnością. Nigdy jednak nie zażądał, aby choć raz kazał zadzwonić, gdyż ksiądz dałby się raczej rozstrzelać. Był to z jego strony pewnego rodzaju protest przeciwko najeźdźcom. Protest spokojny, milczący, jedyny, mawiał, jaki przystoi księdzu, który winien być uosobieniem łagodności i nie dążyć do rozlewu krwi. I na 10 mil wokoło wszyscy sławili tę stalość i heroizm księdza Chantavoine, który śmiał proklamować żałobę publiczną i głosić ją poprzez uporczywe milczenie swojej dzwonnicy. Cała wieś, rozentuzjazmowana tym oporem, gotowa była ze wszystkich sił popierać swego duszpasterza, uważając ten cichy protest za ratowanie godności narodowej. Wieśniakom wydało się, że w ten sposób bardziej się zasłużą wobec ojczyzny niż miasta Belfort i Strasburg, że dadzą przykład równie doniosły i że dzięki temu wioska ich okryje się sławą nieśmiertelną. Poza tym jednak niczego nie odmawiali zwycięskim Prusakom. Komendant i oficerowie śmieli się pomiędzy sobą z tej nieszkodliwej odwagi, a ponieważ cała okolica okazywała wobec nich uprzejmość i uległość, tolerowali jej milczący patriotyzm. Jeden tylko mały hrabia Wilhelm pragnął zmusić dzwon do dzwonienia. Wściekał się z powodu uprzejmej uległości swego zwierzchnika względem księdza i codziennie go błagał, żeby bodaj raz wymusić na nim uruchomienie dzwonu, na jeden choć momencik, dla śmiechu. I prosił o to z wdziękiem kotki, przymilając się jak kobieta, wabiącym głosem kochanki, która ma na coś szaloną chętkę. Komendant jednak pozostawał niewzruszony, a pannie Fifi dla pocieszenia pozostawało tylko podkładanie min na zamku i wil. 5 mężczyzn stało tak obok siebie przez parę minut, wdychając wilgoć. W końcu porucznik Fryc zarechotał. Te panienki nie będą miały przyjemnej przejażdżki. Następnie każdy zabrał się do swojego zajęcia. Kapitan miał dużo roboty z przygotowaniem kolacji. Spotkawszy się znów wieczorem, wybuchnęli śmiechem na swój widok. Wszyscy byli wystrojeni i błyszczący jak przed wielką rewią wojskową, wypomadowani, wyperfumowani, wyświeżeni. Włosy majora wydawały się mniej siwe niż rano, a kapitan ogolił się, pozostawiwszy wąsy jak smugę ognia pod nosem. Mimo deszczu pozostawiono okna otwarte i od czasu do czasu jeden z oficerów podchodził i nasłuchiwał. 6:50 baron zasygnalizował odległy turkot. Wszyscy rzucili się ku oknu, a w chwilę później ukazał się wielki wóz zaprzężony w 4 konie, wciąż pędzące galopem, w obłoku piany, obryzgane powyżej brzuchów i zadyszane. Z wozu wysiadło 5 kobiet, 5 ładnych dziewczyn, troskliwie wybranych przez przyjaciela kapitana, któremu obowiązkowiec wręczył list swego zwierzchnika. Nie dały się długo prosić, pewne, że dobrze im zapłacą. Zresztą znały Prusaków już od 3 miesięcy, odkąd się z nimi zadawały.
a poza tym oceniały ludzi tak samo jak rzeczy potrzebne im do użytku. Trudno, jest to nasz zawód, mówiły sobie po drodze, chcąc prawdopodobnie uspokoić resztki sumienia. Wszyscy udali się od razu do jadalni. Oświetlona wydawała się jeszcze posępniejsza w swym żałosnym spustoszeniu, a stół zastawiony mięsiwem, bogatym serwisem i srebrem wyciągniętym z ukrycia w ścianie nadawał jej wygląd jaskini bandytów ucztujących po świeżo dokonanym rabunku. Rozpromieniony kapitan z miną znawcy zajął się kobietami, taksując je jednym rzutem oka, ściskając, oceniając ich wartość jako dziewek publicznych. Kiedy trzej młodsi oficerowie chcieli sobie wybrać po jednej, sprzeciwił się temu stanowczo, zachowując dla siebie prawo sprawiedliwego podziału z uwzględnieniem rangi, żeby w niczym nie naruszyć praw hierarchii. Aby więc z góry wykluczyć wszelką dyskusję, sprzeciwy i podejrzenia o stronniczość, ustawił wszystkie pięć rzędem podług wzrostu i zwróciwszy się do najwyższej, tonem komendy zapytał. Imię? Odpowiedziała, nadając głosowi brzmienie basowe. Pamela. Kapitan obwieścił. Numer pierwszy, Pamela, przydzielona komendantowi. Uścisnął następnie drugą z kolei, blondynę, tym samym biorąc ją w posiadanie, po czym przydzielił grubą Amandę porucznikowi Ottonowi, Ewę zwaną Pomidor porucznikowi Frycowi, a najmniejszą ze wszystkich, Rachelę, młodziutką brunetkę o oczach czarnych jak atrament, ofiarował najmłodszemu z oficerów, drobnemu Wilhelmowi von Erik. Wszystkie zresztą były ładne i tęgie, wyrazem twarzy i powierzchownością upodobnione do siebie wskutek codziennych praktyk miłosnych i wspólnego życia w domu publicznym. Trzej młodzi chcieli zaraz uprowadzić swoje dziewczyny pod pozorem ofiarowania im szczotek i mydła do mycia. Kapitan jednak przezornie oparł się temu, twierdząc, że są dość czyste, aby mogły zasiąść do stołu. Gdyby teraz poszli na górę, po powrocie chcieliby na pewno zmienić partnerki, co by zakłóciło ustanowiony porządek. Doświadczenie kapitana w tej dziedzinie przydało wagi jego słowom. Wymieniono więc pocałunki i uściski na zadatek. Nagle Rachela zakrztusiła się, aż łzy jej popłynęły z oczu, a przez nozdrza rzucił się dym. To von Erik, udając, że chce ją pocałować, dmuchnął jej w usta kłąb dymu. Nie pogniewała się, nie powiedziała ani słowa, utkwiła tylko w swoim władcy spojrzenie pełne gniewu, rozbudzonego nagle w głębi czarnych oczu. Zasiedli do stołu. Nawet major wydawał się zachwycony. Po prawej swej ręce usadowił Pamelę, po lewej blondynkę i rozkładając na kolanach serwetę oświadczył – kapitanie, miałeś znakomity pomysł. Porucznik Otto i Fritz, pełni salonowej grzeczności, jak wobec kobiet z towarzystwa, onieśmieleni trochę za swoje sąsiadki, ale baron von Kelweinstein, popuściwszy cugli swojej prawdziwej naturze, promieniał w aureoli rudych włosów jakby w ogniu, rzucając na prawo i lewo sprośne słówka. Prawił dusery w swojej nadreńskiej francuszczyźnie i jego karczemne komplementy, wypluwane przez szczerbę w uzębieniu, docierały do dziewczyn razem z bryzgami śliny. Zresztą zaczęły go rozumieć dopiero wtedy, gdy usłyszały nieprzyzwoite słowa, ordynarne wyrażenia, które dzięki jego wymowie stawały się jeszcze ohydniejsze. Wszystkie równocześnie, jak na zawołanie, wybuchnęły szalonym śmiechem, padając na brzuchy swych sąsiadów, powtarzając powiedzenia barona, które on znów przekręcał, aby z ich strony wywołać nowe plugastwa. Nie szczędziły ich zresztą. Pijane już po pierwszych butelkach, poczuwszy się w swojej atmosferze, dały upust przyzwyczajeniu, całując wąsy sąsiadów po prawej i lewej, szczypiąc ich w ramiona, wydając krzyki i piski, pijąc ze wszystkich szklanek, śpiewając kuplety francuskie i urywki z niemieckich, których się nauczyły w codziennym obcowaniu z Prusakami. Wkrótce też i mężczyźni, upojeni ciałem kobiecym, rozłożonym tuż przy nich, garnącym się im w ręce, wpadli w szał, zaczęli ryczeć i tłuc naczynia, podczas gdy stojący za ich plecami żołnierze obsługiwali ich spokojni i niewzruszeni. Jeden tylko major zachowywał się wstrzemięźliwie. Von Erik usadowił sobie Rachelę na kolanach i roznamiętniając się na zimno, to zapamiętale całował czarny puszek na jej karku, wdychając przez szczelinę między suknią a skórą łagodne ciepło i woń jej ciała, to poprzez suknię szczypał ją z taką wściekłością w przystępie barbarzyńskiej brutalności i dzikiej potrzebie niszczenia, że dziewczyna głośno krzyczała z bólu, to znów przygarniał ją do siebie z taką furią, jakby ją chciał pochłonąć i przyciskając wargi do świeżych ust Żydówki, całował ją do utraty tchu. Nagle ugryzł ją tak mocno, że niteczka krwi spłynęła po brodzie dziewczyny na jej gors.
Znów spojrzała mu prosto w oczy i ocierając ranę szepnęła – za to się płaci. Roześmiał się śmiechem twardym i brutalnym – zapłacę. Zabrano się do deseru. Kieliszki napełniono szampanem, a komendant wstał i tym samym tonem, jakim spełniłby toast za zdrowie cesarzowej Augusty, zawołał – zdrowie naszych pań. Rozpoczął się szereg toastów, pełnych galanterii, rozpasanego żołdactwa, urozmaiconych sprośnymi żartami, szczególnie brutalnymi w kaleczonej francuszczyźnie. Wstawali jeden po drugim i zabierali głos, siląc się na dowcip, pragnąc za wszelką cenę powiedzieć coś zabawnego. A kobiety, pijane tak, że ledwo trzymały się na nogach, o zmętniałych spojrzeniach i lepkich ustach, klaskały za każdym razem jak szalone. Kapitan, pragnąc zapewne nadać tej orgii pewien pozór rycerskości, raz jeszcze podniósł kieliszek i zawołał – za nasze zwycięstwo nad sercami. Następnie wstał niedźwiedziowaty porucznik Otto, rozogniony, przesycony alkoholem i porwany nagle pijackim patriotyzmem krzyknął – za nasze zwycięstwo nad Francją. Mimo, że były pijane do nieprzytomności, wszystkie kobiety zamilkły od razu, a Rachela drżąc zwróciła się do niego – słuchaj, ja znam Francuzów, w których obecności nie śmiałbyś tego powiedzieć. Ale mały oficer, trzymając ją wciąż na kolanach, rozweselony winem, wybuchnął śmiechem. Ho, ho, ja jeszcze takiego nie spotkałem. Zaledwie się ukażemy, już uciekają. Dziewczyna, doprowadzona do wściekłości, rzuciła mu w twarz. Kłamiesz, bydlaku. Na jedną sekundę utkwił w niej swoje zimne źrenice, jak przedtem patrzył na portret, zanim kulą rewolwerową pozbawił go oczu. Po czym zaczął się śmiać. Dobrze, moja ślicznotko, możemy o tym porozmawiać. Powiedz no, czy bylibyśmy tutaj, gdybyście byli odważni? I podnosząc głos, dodał, jesteśmy zwycięzcami. Do nas należy Francja. Wyrwała się z jego kolan i padła na krzesło. Oficer wstał, rękę z kieliszkiem wyciągnął nad stołem i powtórzył, do nas należą Francja i Francuzi, lasy, pola i domy Francji. Pozostali zupełnie już pijani, porwani nagłym zapałem wojennym, zapałem dzikich zwierząt, pochwycili kieliszki i wrzeszcząc, niech żyją Prusy, wychylili je duszkiem. Dziewczyny nie protestowały, siedziały milczące i zastraszone. Nawet Rachela milczała, nie znajdując słów odpowiedzi. Wtedy von Erik, stawiając na jej głowie kieliszek, który znów napełnił szampanem, krzyknął – do nas należą też wszystkie kobiety Francji! Zerwała się tak szybko, że kryształowy kieliszek zachybotał na jej głowie, jak przy chrzcie skropił jej czarne włosy złotawym płynem i spadł na ziemię, rozpryskując się w drobny mak. Z drżącymi ustami wytrzymała spojrzenie oficera, wciąż się jeszcze śmiejącego i głosem zdławionym przez gniew wykrztusiła. Nie, nie, nieprawda. Kobiet francuskich mieć nie będziecie. Usiadł, pokładając się od śmiechu i wysilając się na akcent paryski, rzekł. No dobrze... Dobrze, ale powiedz mi, koteczko, co też ty tutaj robisz w takim razie? Zbita z tropu, zamilkła, nie rozumiejąc w pierwszej chwili, o co mu chodzi. Rychło jednak zmiarkowała i tonem gwałtownego oburzenia bluznęła mu w twarz. Ja? Ja? Ja nie jestem kobietą, tylko ladacznicą. W sam raz właśnie dla Prusaków. Jeszcze nie dokończyła, gdy z całej siły wymierzył jej policzek. Gdy jednak nieprzytomny z wściekłości zamierzył się na nią po raz drugi, pochwyciła ze stołu deserowy nożyk, ze srebrnym ostrzem i błyskawicznie, zanim inni spostrzegli, wbiła go w szyję von Erika. Rozpoczęte słowo ugrzęzło mu w krtani i tak pozostał, z rozwartymi ustami i przerażonym spojrzeniem. Wszyscy wydali straszliwy ryk i zerwali się równocześnie, ale ona, rzuciwszy swoje krzesło pod nogi porucznika Ottona, który wyciągnął się jak długi, skoczyła ku oknu, otworzyła je i zanim ją zdołano pochwycić, zniknęła w ciemnościach wśród ciągle jeszcze lejącego deszczu. Po dwóch minutach von Erik nie żył. Fritz i Otto dobyli szabel, aby wymordować kobiety czołgające się u ich nóg. Nie bez trudu major powstrzymał ich od tej rzezi, rozkazawszy zamknąć cztery przerażone dziewczyny w osobnym pokoju pod strażą dwóch żołnierzy. Następnie wydał rozkazy, jakby chodziło o walkę z nieprzyjacielem i zorganizował pościg za zbiegłą, pewny, że ją pochwycą. 50 ludzi, przynaglanych groźbami, rozbiegło się po parku. 200 innych miało przeszukać las i wszystkie okoliczne domy. Stół, z którego szybko uprzątnięto resztki uczty, służył teraz za śmiertelne łoże. A czterej oficerowie, surowi, nagle wytrzeźwieni, o twardych twarzach żołnierzy na wojnie, stali przy oknach, usiłując wzrokiem przeniknąć mroki nocy. Ulewa wcale się nie zmniejszała.
Ustawiczny plusk rozlegał się w ciemnościach. Lekki szmer wody, która pada na ziemię i płynie, która kapie i rozpryskuje się. Nagle strzał przeszył powietrze, a chwilę później drugi, z większej odległości. I odtąd przez całą godzinę, a następnie przez 4 godziny, dochodziły od czasu do czasu detonacje, to z bliska, to z daleka, i okrzyki nawołujących się żołnierzy, obco brzmiące słowa, wyrzucane gardłowym głosem. Rankiem wrócili. 2 żołnierzy zastrzelili, a 3 zranili właśnie towarzysze wśród zaciekłego pościgu, w zamęcie tej nocnej wyprawy. A Racheli nie schwytano. Zabrano się więc do mieszkańców. Przetrząśnięto wszystkie domy. Przeszukano całą okolicę, terroryzując ją na wszystkie sposoby. Dziewczyna przepadła jak kamień w wodę, nie pozostawiwszy żadnego śladu. Generał, zawiadomiony o zajściu, ukarał majora w drodze dyscyplinarnej, aby zły przykład nie oddziałał na armię. Major zaś ukarał swoich podwładnych. Generał oświadczył: nie po to się prowadzi wojnę, aby urządzać zabawy z dziewkami. Hrabia von Felberg, rozjątrzony, postanowił zemścić się na całej wsi. Szukając pozoru dla swej mściwości, wezwał do siebie proboszcza i rozkazał, ażeby podczas pogrzebu podporucznika von Erich bił dzwon. Wbrew oczekiwaniu, ksiądz okazał się uległy, pokorny i pełen zrozumienia. I gdy ciało panny Fifi, niesione i eskortowane przez żołnierzy, którzy maszerowali przed trumną, za nią i dokoła niej, wędrowało z zamku i will na cmentarz, dzwon odezwał się po raz pierwszy, tak żwawo i ochoczo, jakby go poruszała jakaś pieszcząca ręka. Rozbrzmiewał jeszcze wieczorem i nazajutrz i codziennie. Bił, gdy tylko żądano. A nieraz nawet w nocy, jakby sam przez się wprawiony w ruch, rzucał w mrok 2 lub 3 słabe dźwięki, pełne dziwnej, niewytłumaczonej wesołości. Toteż okoliczni wieśniacy zaczęli uważać dzwon za zaczarowany i z wyjątkiem księdza i zakrystiana nikt nie śmiał się zbliżyć do dzwonnicy. Tymczasem biedna dziewczyna żyła tam wysoko w strachu i samotności, ukradkiem żywiona przez księdza i zakrystiana. Pozostała na dzwonnicy aż do wymarszu wojsk pruskich. Wówczas ksiądz wynajął pewnego wieczoru wóz u piekarza i sam ją odwiózł do Rouen. Tam ją ucałował na pożegnanie, a ona zeszła z wozu i pobiegła do lupanarku, którego właścicielka uważała ją już za straconą. Niedługo potem zabrał ją stamtąd pewien patriota wolny od przesądów, który pokochał ją naprzód za jej piękny czyn, a następnie dla niej samej. Ożenił się z nią i uczynił z niej damę nie mniej wartą od wielu innych. Koniec wyboru nowel napisanych przez Guy de Maupassant. Nagrano w studio nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w listopadzie 1964 roku. Czytała Maryla Pawłowska. Na taśmie magnetofonowej utrwalił Kazimierz Chudek.